Konieczki. We're live. Hello, hello, hello. Miałem nadzieję, że różową koszulkę założysz. Powinien jest trochę. Bo słyszałem, że to jest Pink the Game. Nie wiem, różową koszulkę. Jakoś nie mieć różowej koszulki. Nie, mam różową koszulkę. Ale Florida 2000. O kurwa, to najlepiej. Jakby było napisane Bacha i tak różowa z takim zielonym Bacha. Muzyka jest za głośna. O, faktycznie muzyka jest za głośna. Sprawdziłem to. To nie są manieczki. Jakby to były manieczki. Jakby to były manieczki, jakby poszły z prężynki, to oh my inna God. Rozmowa. Teraz powinno już być dobrze. Cześć czat! No elo. Cześć czat. Siemanko. Jest wybór jakości, jest 10 na 10. Co to jest Jer... Jerzoniów 2000... Aha, koszulka. Jerzoniów. Jerzoniów 2000. Nie, czy są takie koszulki? Trochę bym teraz chciał. Teraz bym chciał taką koszulkę. No. Są koszulki z Jerzoniowa, no. Jer. Tak, Jer 2012. Hej Daniel. Koszulki witam z wszystkich. Napisem Jerzoniów. O, Elix. Koszulka z napisem Dzierżoniów? Ale musi być 2012, musi być. Żeby ludzie wiedzieli, że byłeś. No, mam dwie godziny, znajdę to. Że byłeś 7 lat temu w Dzierżonowie. Ludzie to muszą wiedzieć. Na AliExpress na pewno jest. Dzierżoniów, moje miasto, naklejki, tak? Tylko na AliExpress. Dzień dobry, Chicago, Gdynia, Elbląg. Dobra, jedziemy z koksiwem. Ja jestem chory i mogę kasłać. Tartak jest chory i będzie kasłał. Nie kontroluję się i nie jestem w stanie się ściszać. Wziął lekarstwo i dlatego słucha manieczki teraz, więc będzie... To tak. Idzie jakby w parze. Pytanie, ważne pytanie. Nie. Czy z prężynki lepiej ze wstępem DJ Chrisa, czy bez? Same wersja nie, czym albumowa. Ty w ogóle mówisz? To nie wypada bez wstępu akurat, no szanujmy. No ja też wolę, jak mówi, okay, krzyczy DJ Chris. Daniel, to nie, to wcale nie jest śmieszne, jestem chory. Skurowałem się, bo... Umierający jest. Pogoda jest... Podłoga jest gorąca. Podłoga jest lawa. Aż się rozchorował, bo podłoga jest lawa. Nie, bo pogoda jest oszukańcza i... Pamiętacie, jak był stream i Tartak wchodził i pisał, pijemy już drugą, pijemy już trzecią. To wtedy się zrobił właśnie. Wcale nie, bo wcale wróciłem tak. I byłem zdrowy. Mhm. I załatwiłem się dopiero we wtorek, bo to jest bez sensu, że ja tydzień temu chodziłem w krótkich spodniach i byłem zdrowy, a teraz ja już pochowałem, poprałem zimowe ciuchy, kurtki, a to jest 7 stopni znowu i to jest bez sensu. Ale rozumiem, że zapakowałeś się takie worki, co się wyciąga odkurzaczem powietrze z nich i wszystkie drugie spodnie. Tak? Widzę, że oglądasz inne okazje. I teraz masz tylko krótkie spodnie już, tak? No tak. Na ten kwartał. No. I to jest bez sensu, bo ja w poniedziałek poszedłem we wtorek w samej bluzie do pracy i było niekorzystnie. No i teraz kurchlasz. No i teraz jestem chory. Co jest absolutnie bez sensu. Tartak potwierdza, że pił jednym słowem. No to jest King Squasha. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. King Squasha to jest... King Squasha brzmi jak ork z Warhammera. To nie powinno chyba go tu być w takim razie. Daniel pisze Everspace za 35 zł, fajna gierka na Xboxa do sprawdzenia. To jest jakiś Space Sim, nie? Everspace, taki krogalik latający. W stylu FTL-a, coś w sensie FTL-a na tej zasadzie, że masz taką mapkę, że lecisz powiedzmy od takiego... Wszystkie walki robisz sam, nie? Strzelasz. A, to nie, to czyli trzeba pilotować statek, tak? Oj tak. No nie. Pilotować statek i kopać surowce z asteroidów. No to nie. To wtedy ja dziękuję. Czy Rage ma polski dubbing? Nie wiem, bo u mnie jest wszystko po angielsku i nie miałem jak sprawdzić. Cześć, Pikacz. Patrzyłem, czy są polskie napisy, niestety nie ma. Cześć, Brasz. Cześć, Musiel. To weź wyłącz, wyłącz region konsoli na polski i zobacz, czy jest dubbing. Dobrze, zrobimy. My poczekamy. To. Po streamie. To ja puszczę sprężynki, a ty... Nie, żadnych sprężynek, ja pamiętam. Tak, puszczę sprężynki, ja potem puszczę weź pigułkę. Weź pigułkę też jest dobre, no. Co, o czym wy w ogóle mówicie? Też jest... W ogóle pod koszulkę mam i w niej śpię. No. Czy to też jest Dzierżoniów, to jest 2012? Nie, to gospel śpiewa. Gospel też jest dobry.
W domu mieszkasz, jesz jak świnia, weź, zmień w końcu pościel. To też jest, jest dobry kawałek. Czy to jest jakiś taki współczesny nagły atak spawacza? Współczesny za bardzo. Nie, to ma już 10 lat. Nie, to ma 10 lat. Firm mówi, że ma polski dubbing. Jezus Maria, polski dubbing to jest... To niestety wam nie powiem. Firm może powiedzieć, jak ocenia polski dubbing. Fir, weź odpal streama i my tam pójdziemy. Właśnie, Fir, odpal streama. No ja chcę odpalić tekst piosenki Gospel Helikopter, który pytacz mam 18 lat. No mam. Dobra, piosenka teraz się zaczyna od helikopter, 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 wiksa, no, wiksa, wiksa, lecimy dzisiaj, dzida, dzida. Potem jestem pierdolnięty, dzida. A wiesz, jak się zaczyna? Weź pigułkę? Tak więc, kochani, mamy nowo zatrudnionych stripteaserów. DJ Kaki już długo w telewizji niebawem. DJ. Najsłynniejsza bania w Polsce za te 15 baniek. Cisza, radom jazda. Dla tych, którzy już mają bania. Dla chemika Brothers z załogi, kochani. Dla chłopaków z filtrowej i magistratu tymczasem również. On mówi losowe słowa. Czy wy tekst piosenki czytacie, czy... Tak, to czy wywiad? Jest. No uwaga, DJ załoga, Hazel, kochani. Podpiórkę mam i w niej śpię, naprawdę. Piękna jest z wisienką. Tutaj właśnie dostałem, takie pamiątki zbieram jak zawsze. Dla całej załogi kowali, radom jadą. Puk, za 4,5 minuty przyjmujemy wszystkich fanów Peweksu. Monopolu Stakurskiego, szykujcie się. Przez 4 do cholery. Będę dar mordę. Franz Techno. Że w ogóle ktoś spisuje i na tekstowo daje. DJ Hazel był wczoraj w Słupsku na juwenaliach. No. Ja muszę przeczekać, aż jakiś inny temat się zacznie. Moja mama pyta, o co tam chodzi. Mówię, weź pigułkę, zobaczysz. Jadą. No, także... To cię mogło ominąć akurat, ale to jest do nadrobienia wszystko. A ktoś mi ostatnio mówił, gdzie są manieczki, że to było gdzieś blisko. Klub Ekwador. Ja mam blisko do manieczki. Ekwador to nie jest gdzieś koło Poznania? Jedzie króciutko. Czyli to ty mi musiałeś... Bo to jest koło Śremu. Hej, Rosi. No, manieczki. Józefa Wybickiego 9. Manieczki. Nie wiem, czy coś jeszcze na tej ulicy. Tak, to jest pod Poznaniem. Tak będziesz, no. Możemy pojechać. No, przynajmniej sobie zdjęcia zrobimy. Ciekawe, czy to jeszcze stoi. No nie, mają posty z wczoraj. Mistrzostwo Festival będzie 13 lipca. Raz w miesiącu imprezę. No w każdy czwartek jest Wiksa. Dzida, dzida, dzida. DJ, jadą. Najsłynniejsze bania w Polsce za te 15 baniek. Cisza, radom jazda. Wszyscy fani Peweksu. Jak gra, Kubar? Gra jest... Co ty grasz? Nie wiem, czekam właśnie, aż ktoś mi opowie, co się dzieje w ogóle. Co my czytamy? Bo ja nie słyszałem pochlebnych opinii. Jak długo ty grasz, przypomnij mi? Gram koło 3 godzin. O. Znaczy, ja czytałem... Ja czytałem, że gra cierpi na puste pustkowia. Oj tak. To jest generalnie gra w zbieranie kropek. Jeżeli lubicie zbieranie kropek, to jest ta gra, bo mapa jest duża, kropek jest cała masa. Ale niestety, jeżeli przyjdziecie do Rage 2 dla fabuły, czy przyjdziecie do Rage 2 dla eksploracji, no to tego tu nie znajdziecie, bo fabuła jest dość głupia, miałka, prosta i krótka, z tego co czytałem. A pustkowia są puste i to są puste bezczelnie do takiego poziomu, że
jest mnóstwo na przykład takich opustoszałych miasteczek, gdzie możesz się zatrzymać, po nich pobiegać, ale tam nie ma nic. Mhm. Tam nie ma żadnych znajdziek, żadnych, wiesz, monetek, skrzynek, nic. One są zrobione tylko nie wynagradza cię za zwiedzanie. Żadnej eksploracji, tak. Jedynie od kropek do kropek się jeździ i zbiera. No i ta gra mi przypomina bardzo Just Cause 4, ostatni. To jest takie bardzo podobne odczucia, bo jak jesteś w bazie i coś robisz, to jest fajnie, to strzelanie jest okej. Tak samo tam to niszczenie wszystkiego było fajne, ale jak tylko wszystko poza tym jest po prostu meh, nie? No, widziałem... To jest kolejna gra z takiego typu, że oni myślą, że ty w to będziesz grał, bo jest piaskownica i masz tutaj duży plac zabaw. Możliwe, ale no, jeżeli na tym bazują całą grę, no to trochę słabo. Bo wiesz, bo Just Cause to jednak polegał też na tym, że masz te wszystkie linki. Just Cause był mechaniką, tak, a oni z kolei wprowadzili strzelanie z Dooma, nie? Skopiowali. Czyli wszystkie te wykończenia, no może nie wykończenia, bo nie ma takich, że oni się świecą i ty mi robisz finisha, ale wszystkie te moce takie, force push, force pull, czarna dziura i tak dalej, to jest fajne, no i to tam... robi. Miałem wrażenie, że jest kilka takich trikulców jak w Bulletstormie, nie? Że ich podbijasz, rozwalasz, tak, możesz, szlamy. Możesz podskoczyć na własnym granacie i potem zrobić jebnięcie w ziemię i wszystko wybucha naokoło. Okej, ale dostajesz więcej punktów albo dropu, coś za nich? Jak nie, bo na przeciwników jest tylko są monetki zwykłe. A tak naprawdę najwięcej expa i surowców to bierze się z tych znajdowanych rzeczy. Jest jakaś modyfikacja broni czy coś? Jest. Tego jest akurat cała masa w tej grze. Jest modyfikacja broni, modyfikacja umiejętności, modyfikacja twoich perków, modyfikacja twoich umiejętności. Tego tutaj jest od groma. Tak samo jest mnóstwo najróżniejszych walut do tego. Mogę wam pokazać. Bo się właśnie rozwija samochód. Że się zbiera różnego koloru kryształy, nie? Tak. Można rozwijać samochód, można rozwijać projekty, które są generalnie... perkami. Perki się leveluje 4 poziomy i jeszcze się je, wiesz, rozwija każdy z osobna. Można rozwijać bronie. Też się awansuje je poziomami i perkami. Rozumiem, że gra też cierpi na... Znaczy z mojej perspektywy cierpi, bo ja za tym nie przepadam. Na wszechobecne checkpointy, na których siedzą przeciwnicy. Ilekroć jedziesz, to cię ostrzeliwują? Jest ich mało. Jest ich bardzo mało. Tak? No. Jest sporo takich miejsc, gdzie oni stoją na poboczu, no ale to nie ma w ogóle się sensu po nich wiesz, zatrzymywać, nie? Okej, czyli jak chcesz robić fabułę od misji do misji, to nie jest tak, że nie przepuści cię dalej, bo musisz wyczyścić teren z ich wszystkich nie baz. Spotkałem się jeszcze z tym. Okej, dobra. Lidet pyta, czy oni się respawnują. W sensie, czy jak raz odbijesz, to oni tam potem wrócą, trzeba tego pilnować? W tych miejscach, które odbiłem, nie wrócili, ale jak to później się dzieje, na przykład jakieś, tak powiedzmy, endgame'owo, to też nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć. Stan pyta, kiedy będzie stream z Hunt Showdown. Ja w to grałem na PC-cie jakiś, był darmowy weekend albo jakaś beta i mi się bardzo podobało. Ja bym w to na konsoli pograł. Pamiętacie to? Porna gra to była dosyć mechanizm. Znaczy ja miałem wtedy... Ciężko chodziło, ciężko celowało. No ja teraz miałem... taka sytuacja, że odbijam bazę i nie mam amunicji już od połowy strzelania i nie bardzo mogę co tutaj zrobić. A jak ich tłuczesz, to z nich nie wypada? Wypadł jeden nabój przed chwilą z kolesia. Mam jeden do pistoletu, więc... To dla ciebie. No może go trzymam dla siebie faktycznie. Do skroni. Więc czekam, aż się odblokują moje umiejętności i tak ich morduję. Fox drugi raz wspomina, że mu się podoba Plague Tale. Pisze, że to jego czarny koń. Tak? Powiem ci, Fox, że mi strasznie nie weszło. Strasznie, jak mam na samą myśl, że muszę grać, to wolę się rozchorować. I tak zrobił. Skubany. I się rozchorowałem, się miałem wczoraj grać, ale się rozchorowałem i nie musiałem grać wtedy. Na razie tyle, ile pograłem, w trzecim rozdziale chyba jestem, może w czwartym, nie pamiętam. To jedyne, co robię, to się skradam, rzucam kamieniami i pilnuję tego gówniarza, żeby nie zrobił niczego głupiego, a on co chwilę tupie nogami i robi coś głupiego. Denerwuje mnie to. Mówisz o szczurach.
Mówię o szczurach. Tak. A wracając do tego showdown, mi się to podobało na PC-cie, ale wtedy miałem słabszego kompa, mi to fatalnie chodziło. Okay. No i to mogą, wiesz, jak to wyjdzie na konsolach, to mogą to zoptymalizować, nie? W sensie, no powinno chodzić szybciej, ale oprócz tego jeszcze, wiesz, no takie rzeczy jak celowanie, to można sobie wyregulować w jakimś zakresie. Bo to było tak, że na mapę wchodziło kilka drużyn, nie? I te drużyny... Chodziło kilka ekip i chodziło na końcu o zabicie tego potworusa na końcu etapu, z którego był loot. Tylko tak, nie chciałeś być... obiektywy, które były wymagane do zabicia, do upolowania bossa i wszystkich ścigali, no. Powiedzmy. No, to wiesz, głupio było być tą ekipą, która pierwsza atakuje bossa, bo reszta siedziała w krzakach i czekała, żeby ci w plecy strzelić, leczonka. Nie? No, mechanika jest obiecująca, nie? Wyeksponowany pyta, na czym grasz? Gram na Xboxie. No. Luka, piszesz przez moment, miał wrażenie, że się stream zaczął, bo w kółko chodziłeś wokół tego samego budynku. No, tak to wyglądało. Nie zaczął się. Na czym ta lokacja polega? Musiałem czekać, aż się naładuje ten pasek u góry. I oni w nieskończoność wybiegają wtedy. Teraz. To jest moja furka? To jest moja furka. Tak, to jest Phoenix, który jest oryginalnym, takim twoim pojazdem. Oczywiście. A ty zaczynasz na czterech kołach z osią i potem dobudowujesz wszystko, czy... Nie, on jest taki od początku. Właściwie to, co jedyne, co z nim robisz, to upgrade'y, czyli tam jest mocniejszy pancerz i tak dalej, i tak dalej. I dokupujesz... Chyba nie. Ale widziałem gdzieś na filmach, że ktoś miał manekiny przyczepione na przykład. To był na inny pojazd. Coś tam jest. To był inny pojazd, tak. Są pojazdy, gdzie są manekiny doczepione. No chudę, no w takiej grze, gdzie masz pusty świat, a jeździsz autem. Elektryczny spalinowy. Auto, właśnie się polegać na tym, żeby wiesz. Na fuzję. Możesz sobie nagle zrobić czołg, nie? No ja wiesz, poza tym, jak połowę czasu patrzysz na to auto, to powinno też przyjemnie być na nie patrzeć, nie? No, ale to. No dlatego to też jest ten. Ciało, pancerz, to robiła ekipa, która robiła Mad Maxa, nie? I to całe jeżdżenie tutaj jest wzięte żywcem z Mad Maxa. Tylko tam to miało sens, nie? Mad Max był zawsze filmem, gdzie ważny był pojazd, nie? Ten pierwszy Mad Maxowy, później w tym nowym, nie? Ta cała ciężarówka. Jak się nazywał ten samochód w Mad Maxie? Że to był Opus Magnum? Opus Magnum, tak. I to miało sens, nie? Że Opus Magnum też był grze i tam było wszystko ukierunkowane na pojazdy. Zmieniało się karoserie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to nie jest potrzebne, bo to nie jest gra ukierunkowana pojazdami, więc oni po prostu położyli cię później. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Kiedy mam wrażenie, że... Szanie wpłacił dechy, pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzida. Jestem Polakiem, dzięki. Dzida. Co to znaczy dzida? Radom jadam. No, to w podziękowaniu. Dzida, wiksa. Bo ta Mad Maxowa gra, ona powstawała trochę w... Zanim zacznę coś robić. Powstawała w oderwaniu od filmu Fury Road. Mam wrażenie, że się z żadnymi asetami nie wymieniali, bo ona nie przypominała filmu, nie? Nie. A mam wrażenie, że ty nie wiesz Quest, bo nie widziałeś filmu. Natomiast... Trochę widziałem, ale nadal nie. Natomiast mam wrażenie, że Rage 2 próbuje być takim Fury Road trochę. Ten zakręcony świat, ci wariaci, te neonowe kolory. Czy próbuje być bardziej szalony niż szaleństwo. No. Bardziej szalony niż szaleństwo, Tartak 2019. No. Pikacz wcześniej pytał, czy można mieć różowy samochód. Nie można, ale można zmieniać flagi. Różne flagi się podczepia do niego. Czyli nawet koloru auta nie możesz zmienić. Nawet koloru auta. To robisz grę z tak ogromnym światem, żebyś jeździł tym samochodem, ale nie ma nacisku na auta, więc to olali. Do tego trochę nie rozumiem. Jak zarabiasz kasę? Robisz misję czy zbierasz? Skrzynki. Kurwi się. Nie, to za cheeseburgery. Czekaj. Mam kasę za cheeseburgery czy kurwi się za cheeseburgery? Kurwi się za cheeseburgery. Za cheeseburgery. Wiesz, mężczyzna musi jeść. Okej. Okay. Mężczyzna musi jeść. Nie, szanowni. Jakąś arkę sobie odbijem. A co miałem kupić? Sekiro miałem kupić, ale teraz gram
W metro i w stole. Po czym poznajesz, co musisz robić, a czego nie musisz robić? To widać na tej mapie? Misje główne są takie diamenciki, złoto-czerwone, a reszta to są wszystko miejscówki, a.k.a. kropki. Okay. Rozumiem, że to na ziemi to jest twój GPS, a nie, że to tak jest na to jest mój GPS, tak. On pokazuje mi trasy. Sprzedam Sekirę za 150. A Misza sprzeda Opla, co nie jest prawdą, bo w Kanadowie nie ma Opli. Skąd wiesz? W Vauxhalle są. Vauxhalle? Nie ma Vauxhalli tutaj. Są tylko w Australii. Nie, Vauxhalle są na wyspach. I na wyspach, no. Tak. Znaj swoje fakty. Znaj swoje opry. No, your Vauxhalls, tak. A, to nie, to jeszcze nie. Hagal pyta, czy skończyłem Days Gone. Nie, i pewno nie skończę. Umówmy się, że jak skończę, to dam ci znać. No to myślałem, że ci się podoba ta gra. Bo mi się podoba, ale to jest open world i to by wymagało ode mnie dziesiątek godzin, a teraz muszę ograć... A fabuły nie można ciągnąć? Ta gra cię blokuje? No, czy... Nie. Można i to jest fajne, ale do soboty muszę ograć szczury, muszę ograć Rage'a i żelazną kurtynę od mułków. Się śmieliśmy, że Rage'a przysył. Teraz musisz to ograć. Teraz jeszcze musisz Rage'a. Nie miałeś w planach, śmiałeś się, a teraz musisz to grać. Ej, ale właśnie, tę żelazną kurtynę to... To może taka gra, to ja bym chciał w to pograć. No, ponoć jest śmieszna. Też chcę sobie to w weekend odpalić. Grałem chwilę i faktycznie jest śmieszna. Ma dużo takich polskich smaczków. Ty kupujesz tartak? Co takiego? Kurtynę? Nie, mundki były tak uprzejme. A dlaczego ty dostajesz grę od mundku? Dostaliśmy wszyscy. Odpowiem szybko, zanim dostaliśmy wszyscy w trójkę. Because of reasons, no. Fuzen pisze, rozumiem, że Rage 2 to taka przystawka przed Borderlands 3. Trochę tak. Jest tak, że grasz w Rage'a i sobie myślisz, fajnie byłoby już grać w Borderlands'y? Ale właśnie gram i myślę o Borderlands'y, myślę, ale bym grał. Co to jest to defibrillation? Możesz się podnieść? Jak padnę, to wykupiłem perk, że mogę się jeszcze podnieść. Aha, nie kupiłem sobie tych. Amunicji do karabinu. Kupiłem sobie leczonka. A nie masz jakiejś broni białej, jakiegoś mele skutecznego, jakiejś katany? Tylko pięści i te moce. Jay, wszystko jest na dobrej drodze, tylko idzie zgodnie z planem. Nie bój. To jest long con. Ten plan ma wiele punktów, które muszą być najpierw zrobione, żeby potem wyczerpać broń. Widzę, kraftujesz też. Crafting jest, tak. Wszystkie te śmieci, które się zbiera, to zbiera się też dom, bo się kraftuje się rzeczy. No dobra, ale to mam wrażenie, że w tej grze to jest tak trochę biednie wszystkiego. No się mówi, że jest dużo rozbudowy broni, ale to w zakresie, nie wiem, 13 tysięcy magazynków. No tak, no rozwijasz tak dalej, moc, magazynki, rodzajów broni? Strzelanie. Nie, właśnie nie ma dużo. To kółko tych broni. Znaczy, że to jest tak, że jak jest shotgun, to jest jeden shotgun, tak. Jak jest karabin maszynowy. Shotgun, snajperka, karabin maszynowy, pistolet i rakietnica, nie? To jest generalnie. Okej. Czyli nie jest tak, że jest tak jak w metro, że z rewolweru możesz sobie zrobić. Nie. Szwedzką pompkę. Też. Nie. Też nie możesz szwedzkiej pompki w sensie. No z rewolweru. W mało których grach nie da się zrobić szwedzkiej pompki z rewolweru. Też, nie? Szwedzką pompkę z roweru? Z rewolweru. Z roweru też. Ze wszystkiego możesz zrobić. Jak jesteś odważny, tak? Z wszystkiego możesz zrobić szwedzką pompkę, jeżeli tylko jesteś odważny. Szania próbuje skrzyknąć czata, żeby zacząć pisać do mundków, żeby questowi przysłali. Nie róbcie tego. Może masz coś dograne? Jeszcze się nie znam też tak bardzo z mundkami. Mówię, to jest na mojej liście w punktach, ale jeszcze dużo punktów przed. Nie no, czat pyta się, co to jest szwedzka pompka. Ludzie, come on. Czy szwedzka pompka to pompka do penisa? Nie, to do szwedzkich rowerów jest pompka. Tak. Szwedzka pompka jest do szwedzkich rowerów i szwedzkich piłek. Szwedzkich penisów. I do szwedzkich penisów, nie. Szwedzka pompka nie dyskryminuje penisów. Jest do wszystkich penisów. Jest do szwedzkich rowerów, ale do wszystkich do wszystkich penisów.
No to podoba mi się, jakbyś miał w skrzynce z narzędziami, jakbyś młotek, kombinerki, śrubokręt, szwedzką pompkę, francuski tak klucz, nie, francuski klucz, szwedzka tak pompka. W Parks and Recreations było, Andy robił, ten nie Andy jakoś nazywał, Starlord, ten aktor robił imprezę u siebie w domu i kran mu ciekł, więc gość poprosił, daj mi ten skrzynkę z narzędziami, a w środku był, w środku skrzynki narzędziami były chyba cukierki i kartridż z Sonikiem na Sega. Tak. Oh, wow. I tak by dorzucić jeszcze szwedzką pompkę. Byłby komplet narzędzi. Komplet. Jest komplet. Klucz nasadowy i szwedzka pompka. No. I ten koridor do Strength i RCA. Są jakieś wieże do wchodzenia. No właśnie, są same wieże do wchodzenia. Wow. Spadł. Ended Wire to Chris Pratt. Okej, okay, laser. Coś chciałem pytać, a jest tak czasem jakaś niespodzianka, że widzisz, że mają jakąś bazę, wchodzisz, że tam jest bunkier i przełazić po korytarzach, czy to jest zarezerwowane tylko do tych fabularnych misji? Są, na przykład czyszczenie z mutantów, to są takie miejscówki, gdzie okay. Musisz faktycznie chodzić po takich podziemiach, korytarzach, kanałach. Dwayne Johnson to The Rock. What? Co? Widziałeś o tym? Ja myślałem, nie. Że są bracia cały czas. Bracia Johnsonowi, czy bracia Rockowie? Bracia Rockowie. Nie, jest Dwayne Johnson, The Rock Johnson. Dwayne Johnson, The Rock Johnson. The Rock Johnson. I trzeci, Terry Johnson. Terry Johnson. To ilu jest, kurde? Terry Johnson jest ten, wspomijany często. Terry Johnson. Nie, Terry Johnson ma salon z materacami. Johnson no, bo firma Johnson i Johnson. Johnson Johnson, to jest ich, no tak! Do Johnsonu. Wszystko ma sens teraz. No, a ten trzeci Johnson się sfrajerował, bo się nie chciał zrzucić i teraz ma tylko materacę. Johnson and Johnson and Johnson by było, tak? Johnson and Johnson and Johnson, tak. Ci, adwokaci. A Marki Mark to Mark Wahlberg. To... Nie, dobra, koniec tych żartów. Kustoro to Mariusz. No, tak. Poznaj no, to Elbląg. No nie, ale tak. Poznaj to Elbląg. A Tartak to Kaiser Soze, tak. To by się akurat zgadzało. Skaza pisze, że to takie Ubi game trochę. No tak trochę, trochę jest. Trochę jest, no. No, jest... no Ubi chyba lepsze, co? Tylko, robi. Że Ubi potrafi robić te otwarte światy trochę lepiej. Oni się w tym już wycwanili. A to jest takie dość pustawe. Czy ta gra byłaby lepsza, gdyby ona była bardziej liniowa, zamknięta? Czy był etap po etapie? Mam wrażenie, że tej grze przydałoby się to, co zrobili z ostatnim Assassinem, czyli takiej RPG-owości brakuje. Trochę takich Borderlandsów. A, mówisz? Brakuje w tej grze. Żeby było, ja wiesz, chciał... żeby warto było się gdzieś zatrzymać i sprawdzić, bo może będzie lepsza broń, nie? Bo znajdziesz lepszy loot. I tak dalej, i tak dalej. A to powiedz mi, te dodatki do broni to ty znajdujesz, powiedzmy, bo sobie leżą gdzieś w kącie, czy je odblokowujesz za siano? Mody się kupuje do... w sklepach. Aha, czyli totalnie nie masz w sumie po co łazić. No mówię, no... no. Warto czyścić te skrzynki, kropki, no bo tam są wszystkie te waluty, które oni dają. No, Misza pisze, ja mam przejebane teraz, bo gram w koopie z kumplami w Far Cry 5. No. Jeszcze The Division i wczoraj zacząłem Rage 2. No, a wy się mnie pytacie, czy ja Days Gone skończę. No to brzmi jak przejebane, no. To jest... Nie chciałbym takiego brzmi życia. Brzmi jak no. Problemy pierwszego no, świata trochę, ale... Takie, co musisz cztery gry mieć rozgrzebane, dobre. Ja nie lubię na przykład mieć czterech rozgrzebanych. Ja też nie. Ej, jakie by dobre nie były. Nie lubię mieć dwóch rozgrzebanych. A rozgrzebałeś. I co teraz? Nie, ja pamiętam, że kiedyś w paczce do mnie przyszło chyba Dante's Inferno, Mass Effect 2, ten Origami Killer, jak to się nazywało na Origami PlayStation. Tak, no Heavy Rain w jednej paczce i też dostałem to, otworzyłem i co ja mam teraz zrobić? Nie poszedłeś oglądać The Office. I poszedłem The Office oglądać. Nic nie zagrałem. Nie, zagrałem, ale przedłużałem sobie przyjemność, bo Mass Effecta na koniec zostawiłem. I bisz, no, wyczekane lepiej smakuje.
No. Tylko, no, Benjamin Button tylko na odwrót. Tak. Benjamin Button na odwrót. Co to jest? No, Hagal teraz gra Residenta drugiego, God of War, Days Gone i Far Cry'a 5. No ja tak nie potrafię. Jak wy tak potraficie grać? Ja muszę jedno. No ja trochę też, bo potem mi ciężko wrócić. No. Jak jest to zemsta po angielsku? Revenge. Revenge. Okay. I nic z tego nie zagrał, tak wyczekał, że Garrus strzelił sobie w łeb. Mhm. Aktualne. A czeka jeszcze Watch Dogs 2, The Last Guardian i Shadow of Colossus. W ogóle Watch Dogs 2 mam wrażenie, że ta gra nigdy nie jest przeceniana z jakiegoś powodu, albo ja nie zwracam uwagi na to, ale... Ja grałem... Pograł, jak to będzie za śrubki. Dwie godziny grałem chyba w pierwszą część, tak też mi nie podeszło. W co? W Watch Dogs? Ja skończyłem pierwszą część, ale skończyłem druga... jedną i drugą, no. Druga w ogóle nie jest przeceniana. Przynajmniej jest tak z moich obserwacji. A ona już powinna być za 5 dolców czy coś, przecież ile to już ma... 100 lat? No bo w Game Passie chociaż. Chociaż. A czekacie na Skull and Bones? Tak, o, bardzo. Pisze, że minus 75% dużo razy. A ile to jest minus 75% teraz? Pewnie za dużo i dlatego nie pamiętam. Skull and Bones? No jak weźmiesz 289 minus 75%, no to powinno 72 zł kosztować. Przecież to jest 50 zł za dużo. No więc właśnie. Ale co, czekacie na Skull and Bones, czy nie? O kurde. Tak, bardzo. Jesteście do bety zapisani? Tak, od 4 lat. I nic, cisza. Od 3, bo jest blisko. Tak. Ale ja będę. Ja będę pływał. USS Groenhammer. Zapraszam na pokład, można się zaciągnąć. Co to jest za dron? Ludzie będą śluby na twoim statku brali, czy tak będziesz pływał. Nie potrzebuję tak. Tutoriala, ale jak się lata... Nie mówcie mi, sam zgadnę. To nie jest do latania, to jest maszyna do robienia dymu w klubie. To nie jest! Fixa! Radom jadom. Oj, jebany, ale rwie. Szybki jest. I'm flying. Olej ten samochód, już tylko lataj. Teraz już będę tylko latał, no. Pieprzyć Ida, tak jest. Co ty jest? Wsiadaj na ornikopter i Ida. O, Hogar pisze, że Watch Dogs zabrał za 35 zł tydzień temu z sklepu Microsoft. No dobra, widzisz. Ja muszę patrzeć wtedy. Ale w pudełku, tak, że można było sprzedać potem. No, pożyczyć tobie, a potem sprzedać. Tak. Ja tego nie chcę. Hej, to jest zawsze gra, którą możesz odpalić i powiedzieć, że pograłeś i nie, tak. I nie podoba to. Trochę jest taki vibe borderlandsowy. Jest, tak, to prawda, zwłaszcza ci zwariowani bandyci. Te neony, to jak oni z gówna i patyków konstruują tak, twierdze. A są ulty? Masz ult takie, czy tylko jakieś takie skille? Nie, te skille, które ich rozplaskują. Co? Jakie są skille w ogóle? Są jakieś śmieszne, inne, różne? Może... No, odepchnąć tym takim mocnym, gdzie on leci. Masz to takie jebnięcie w ziemię, masz czarną dziurę, masz... Jak to w ogóle jest uzasadnione? Jest jakimś mutantem? Czy to spoiler? Czy... Ten strój tych rangersów, ono ma jakiś ten... Ja już nie pamiętam dobrze... I tych rangersów. Dobrze lore tego wszystkiego, ale tutaj są i kosmici, i są te takie kryształy z kosmosu, które zresztą zbierałem, one... Jakoś ta technologia u nich poszła. Słychać medic grę. Sprawdziłem i u mnie słychać grę. Już bossa pyta, czy tu jest kampania fabularna, czy raczej open world z kropkami? Fabuła w tej grze to jest open world z kropkami. Tak. No. Dokładnie tak. To jest lepsze od Agents of Mayhem? Czy to jest lepsze od Agents of Mayhem? O kurde. Chyba tak? W Agents of Mayhem robiło się to samo w tych samych miejscach. Wiem, że będziesz się zastanawiać w sumie.
Nie, bo w ogóle zastanawiałem się na początku, czy mogę porównać te gry, ale faktycznie to takie grindowatość. A patrzyliście na deale w tym tygodniu? Ja całkiem zapomniałem. Dużo jest rzeczy, ale raczej nic specjalnego. Będzie dużo pozycji, ale ja tam nic nie znalazłem konkretnie. Wiecie, jaka jest seria, w którą zawsze chciałem grać, a nigdy mi nie podeszła? Czy nawet on będzie lepszy? Oj, zdecydowanie będzie lepszy. Colin McRae. Tak, Colin McRae był na pierwszym miejscu, ale... Castlevania. No... Bo podoba mi się... Na dwóch płytach? Kurwa, ona była zajebista. Nie, ja mam to akurat, drugą część mam nieodpakowaną nawet. To fajnie, swoją drogą, swoją drogą kupioną na WGW z kosza śmieci CD Projektu. Te klasyczne 2D, tam ostatnia chyba na Sharaka, Symphony of the Night. A czy my nie graliśmy tego jakoś, tak? Nie było ci wtedy, tak? Nie, to był Blodergo i Maciu, okej, okay, myśmy w to grali razem dużo. A bo była taka na 360, na arcade, była taka, że w 4 osoby można było ona grać. Była zajebista, wtedy... Wtedy się jeszcze nie znaliśmy, a na pewno nie lubiliśmy. Zresztą teraz też się nie lubimy, ale już się znamy. To się nie zmieniło właśnie. No. Ale chciałbym zagrać. To takie Symphony of the Night na przykład to bym chciał. Tylko to są stare gry, więc one są trudne. Ja potrzebowałem, żeby one były łatwiejsze. A widzę, że jest Castlevania Anniversary Collection za 86 zł teraz na Xboxa wyszła. To są jakieś absolutnie stare. Te z pierwszego NES-a, z Game Boy, yep. Jakieś Simon's Quest. No nie wiem. Pomyśl. Mieszka, że może sobie Hadesa wezmę, ale to... Kurczę, na Hadesa to poczekać na pełną wersję, co? Na Hadesa trzeba czekać, no. Ale co się nie grać w te bety, bo to tam sobie tylko człowiek psuje grę. Zagrać w gotowy produkt, yellow. No ja spróbowałem, wiem od czego nie zaczęli i będzie mi, wiesz, zobaczę pod koniec, nie? Jak skończyli. Ty mi powiedziałeś, że warto. Warto. Z takimi grami ci ufam, więc sobie też czekam. No a jak ja mówię, że warto, to nie. No tak, ciebie jest tak. Na dwoje babka wróżyła. Zależy co polecasz. Zdarza ci się, nie powiem. To nie jest tak, że to jest ten, ale... Woda, polecam. Tak, szczurów nie polecę, a później ja widzę oceny właśnie, nie? 9 na 10, 8 na 10. No bo zapomniałem obejrzeć recenzję w necie, zanim się powiedziałem. Właśnie, Tartak polecał Ozark i co? Sprawdziło się. No właśnie. No właśnie. No sprawdziło się, że już że przestałem ci ufać. Nie, no wezmę Hades, opiekać się tam. Tak samo było z Dead Cells na przykład. Jestem pewny, że jakbym grał w Dead Cells wcześniej, jeszcze na etapie tych bet i tak dalej, to bym pewnie nie czerpał tyle przyjemności, jak zagrałem już pełną wersję pierwszy raz. Grałem mnóstwo w Dead Cells. To jest super gra. Jeszcze coś jest gdzieś. O, gra o byciu chlebem jest przeceniona. Bardzo dobrze. Tak? Bierzesz w końcu? Trochę czekałeś. W końcu. Tyle lat czekania. Biorę i Dzida. No dobra, Paul, ale ja mam nadzieję, że Hades wyjdzie na konsolę. Czy to będzie działać na konsolach, Huber? Tak. No. Tylko czy wyjdzie na konsolę, to już jest inne. Ale kto to? Będzie działać dobrze, tylko że nie wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to może wyjść na PlayStation 4, bo oni Transformera nie wyda... Te ostatnie gry. Waver. Transducer. Waver. Tak. Tej już nie wydali na Xboxa, bo to było w tych czasach, kiedy Xbox się zesrał. Nikt nie chciał mieć z nim nic wspólnego. No Xbox jeszcze nie przebrał gaci, więc mogą jeszcze nie chcieć z nim. No, dlatego mówię. Wyjdzie na konsolę Epica. No pewnie tak. To... na konsolę Epic. Kiedy Epic wydaje swoją konsolę? Jutro. Masz pod siedzeniem już. Wszyscy macie pod siedzeniem konsolę Epic. I ty masz konsolę Epica, i ty masz konsolę Epica. A fajnie, jakby się ta konsola nazywała Epic. Nie? Epic. Albo Epic. Epic. Nie, moje wolę bardziej. Moje wolę bardziej.
Ale ja nie chciałem konsoli Epica. No już za późno. Nieważne. Masz pod siedzeniem. Grać. Na Epiku za chwilę Steam Controller będzie ekskluzywnie. Epicentrum rozrywki. O, dobra. Fortnite Station. No w sumie tak, to też. Fortnite mówię. Station, jest jedna gra. Konsola do jednej gry tylko. Ale powinna być darmowa wtedy, nie? Bo to jest free to play. Tak. To się spina ten model biznesowy. Darmowa konsola do Fortnite'a. Ej, dajemy ci konsolę za tysiaka i grę, ale kup czapki. Najlepiej tak za 1000 złotych czapek. Na pudełku jest tylko na stronie. Hashtag kup czapki. Ej, ale kup czapki. Fortnite Station. Ej bro, kup czapki. Musiel pyta Kuba, czy ta gra jest dobra. Ta gra jest momentami dobra. Momentami jest bardzo nużąca. Jak jest jakiś dobry kill room, jakaś dobra baza odbijania i ci idzie i zrobisz slide i pchnięcie czy i tutaj wyskoczysz i jebniesz w ziemię i to jest, jak wtedy jest fajne. Strzelałeś z tej rakietnicy, to był dobry kill room, bo to był tutorial, więc no. To był i kill, i był i room, ale tak średnio. Prawda. W klasach pisze, żebyś włączył Spyro. No jeszcze za wcześnie trochę na Spyro. Albo zbudował zoo. Zbuduj zoo w Spyro. Zbuduj zoo w Rage. Da się zbudować zoo w Rage? Luka pyta, czy wosy są łatwe, patrzałeś? Szczerze, to są takie klasyczne dla tego typu gier, czyli wszystko trzeba zebrać, okay. Wszędzie przejechać, wszystkie misje. Czy ta rakietnica ma jakiś baraż? Ona wystrzeliwuje naraz kilka pocisków? Można albo strzelić jednym, a jak zrobisz przybliżenie zooma, to można nacelować i wpuszcza cały baraż. Daniel, ona się namierza, tak? I lokuje. Tak. Okej. Okay. Daniel pisze, że Kubar jest uzależniony od takich gier. No i właśnie dlatego można mu ufać, jeżeli on mówi, że jakaś gra jest tego typu jest mech. To znaczy, że faktycznie musi coś być tam grą. Znam się na kropkach trochę. Trochę ich zebrałem. Szkoda, że nie ma żadnego licznika, ile kropek zebrałeś. Ale policz. Tak, wszystkie gry teraz będę... Raz, dwa... A nie grałeś Kubar tego? Asasyna tych nowych dodatków? Jeszcze nie. Nie, czekam, aż wyjdą wszystkie, bo mnie trochę denerwuje ten system ich wypuszczania gier. Bo my jeszcze nie graliśmy trzeciego epizodu tego pierwszego dodatku i wyszedł pierwszy epizod Atlantydy, nie? Ja zrobiłem do końca ten To fajnie? Pierwszy, no taki sam jak te poprzednie. To super. Ale tym razem czekam już, aż wyjdzie wszystko z Atlantydy, żeby na raz to przejść. Po prostu wkurza mnie uczenie się, odpalam tego asasyna i którym była rolka, którym było to, nie? I to mnie... No, witaj na mojej wiedźmińskiej plaży. Witaj. No to akurat... Wrócisz na wiedźmińską plażę nigdy. Ej, wróciłem, uciekłem z tej plaży. No i kiedy to było? Uciekł. No, w zeszłym roku. A tak swoją drogą, to ja nie mam ogranego w krew i wino. No właśnie. No trochę właśnie. Wstyd, ale ja nie udaję, że... No ja przeszedłem wtedy ten serce z kamienia i już. Nie wiem, co gorsze ten. Chciałem zabić. Ten Mad Max, czy masz serce z kamienia, nie? To jest ty trochę, jednak. Ty sam ten Mad Max głównie. Skąd ty się tu wziąłeś? Nie, ale bo ja na te dodatki też asasyna czekam, aż wszystkie wyjdą w całości. Czy to jest mój samochód? Ups. Ej, nie, a czy twój samochód może... Może jebnąć? Być? Zgadnij, głos kogo wybrano na ten, żeby w samochodzie gadał. Wiem, nie mów. Ten kurdupel. Hasselhoff. Nie, damski. Hasselhoff. Damski. To ta babka Cylon. Nie. Ale da się to zgadnąć? No chyba nie zgadniesz. Mała Tina. Mała Tina, nie. Ktoś z biura, Dwight. Też nie. Linda Carter. Wzięli Lindę Carter do nagrania głosu, czyli oryginalna Wonder Woman.
i głos jest totalnie autotunem zmieniony, więc nie słychać tam w ogóle Lindy Carter. Nie wiem po co. Kurde, a byliśmy blisko, tak? No, czy byliście blisko? Strasznie blisko. W zasadzie trzeba nam zaliczyć. Stan Lee, Pamela Anderson, co to jest znaczy? Byliśmy oboje blisko. Oboje byliśmy blisko, no. Także dzisiaj kasę. Oboje byliśmy, co? What? Na PayPala może być. No, trochę się założyłeś z nami, Kuber, więc nikt się, więc płać. Się nie zakłada. W ogóle przerywa tyle, czat. Wjeżdżam do tunelu. Wjeżdżam do tunelu ze streamem. Co ja mogę sobie zrobić tutaj jeszcze? Możemy tu iść na tych... na zombiaków. Nie na zombiaków, tylko na mutantów. Wiecie, co jest fajne? Hagal chce ci dawać gry. Nie ta gra, wiem. Hagal, gdzie ja tu przyznajesz na czasie, co jest? Tam ci daje gry. Nie, no daj spokój, nie wysyłaj mi. Wyślij Prime message. Nie chcę, nie zagram w to Hagal. Nie będę miał kiedy nawet, szkoda twojej kasy. Co chciałem powiedzieć, właśnie chciałem wam powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja z mojej strony, żeby postawić biurko z kompem w tym miejscu, bo pod spodem jest kaloryfer. Jak jest zimno, to mogę stópki na kaloryfer położyć. Oh, wow. I jest rozkosz. Jest rozkosz. O. Stópki mogę na kaloryfer. Nadal masz w tym samym miejscu, rozumiem. Się nie zmieniło. Mm-hmm. No, jego mieszkanie jest takie, że nie bardzo on może inną konfigurację tak... Kurwa, 3 razy do roku mam. Przemeblowanie. Rearanżuję. Chuja tam, biurka nie możesz zmienić, bo już masz wszystko podpięte. Nie, no ono to samo z telewizorem, bo robiłeś wszystkie kable w ścianach, żeby to było tam, więc co ty możesz zmienić? Co? Ej, przepraszam, kable mam do telewizora pociągnięte tak, że mam na 2 ścianach przeciwległych, niezależnie od tego, jak chcę ustawić kanapę i meble. Okej. Okay. Pomyślałem, Skuba. Wziąłem to pod uwagę, ja będę chciał kiedyś przerzucić wszystko na drugą stronę salonu, to jestem gotowy, mam tam kable. A to już wtedy będzie inny kabel pewnie niż HDMI, no. I będziesz w dupie. Tak, ja stanawiam się, czy ten, który jest wmurowany HDR-a, dźwignie. No pewnie nie brali tego najlepszego. Nie, ale to jak? Nie. Ja wziąłem i ja przywiozłem majstrowi, powiedziałem, te kable proszę wmurować. Ale złote końcówki ma... Miał złote końcówki, no? Tak, tylko co innego mnie martwi, bo kabel jest wmurowany dobry, drogi, ale jest podłączony do gniazdek, także można było bezpośrednio w ścianę wpiąć, a nie żeby kabel wystawiać. Może się okazać, że kabel jest dobry, 2.0 czy tam ileś, a ta przejściówka po prostu, która jest w gniazdku, nie? Wszystko mi rozpieprzy. No, ona jest naczyńcza, nie? Tak. Ona jest na ten... Czy siła była? Tak, mam. Siłę do betoniarki mam właśnie. Mam siłę, jakbym chciał betoniarkę w salonie postawić, to mam siłę. Ale to w podłodze. W podłodze masz siłę do betoniarki? Betoniarkę tak. Na siłę podłodze w domu. Tak pod parkietem ma różne te przejściówki. Jak ten? Jak w biurach? Na środku mam taką szafeczkę, na podłodze otwieram, a tam jest wejście do rzutnika, do prądu, do telefonu, do netu. Siła tak do betoniarki? Właśnie. Tak mam. Tak. Siła do betoniarki. Siła do betoniarki, bo nigdy nie wiadomo. Ej, bo jest taki urban legend. Że ktoś kiedyś tak miał, że mieszkał na ostatnim piętrze 10-piętrowego bloku i wszyscy w pionie mieli pokój 7 metrów kwadratowych, a ktoś miał 5 metrów kwadratowych i był na jednej ścianie krótszy po prostu. Jak kiedyś robił remont, to się okazało, że w środku robotnicy zamurowali betoniarkę, bo na 10 piętrze jak zbudowali dach, to nie mieli jak jej wyciągnąć przez okno, bo się nie mieściła i zamurowali ją na jednej ścianie. No, bym się wkurwił trochę. Jakby to po 20 latach odkrył, to tak. To bym ją piłką do metalu pociął tam i wyniósł. Ja bym był głównie zły, że mogłem mieć betoniarkę tak długo. I mógłbyś sobie nakurwać beton. Pranie mógłbyś drugie robić. Drugie pranie. Tyle lat miałem betoniarkę. Ale pytanie, czy ma ten? Czy ma siłę? Tyle straconych lat, a miałem betoniarkę tuż za ścianą. Tyle marzeń o betoniarce. No, powiem, mały zawsze chciał mieć betoniarkę. Profit, betoniarka. A to jest urban legend, to nie wiadomo, co się kiedyś stało.
Ale na przykład ale te historie, że jak się majstrom podpada, to wmurowują w ścianę zgniłe jajko, to już słyszałem od kilku osób. To działa faktycznie? Potem, tak, no potem wiesz, wychodzi Zapi, ekipa, masz wszystko zrobione na cycusia po miesiącu albo dwóch, zaczyna śmierdzieć, nie wiesz skąd, nie? Okej. Okay. Przez pory w ścianie. Fajnie. Przez pory. Tak. To jajko czy pory są zamurowane? Tak, pory. Pory są zamurowane. Warzywną ktoś ci kupił. Łatkę warzywną ktoś ci. Jak ktoś jest vegan, to nie można mu jajka ten, tylko trzeba pory. Tak. Mrożoną tą mieszankę warzywną ci. Warzywa na patelnie wiary. Chińskie. Tak, z grzybami munny wtedy ci tak. Co? Zdechła ryba pod panelami to mój faworyt, pisze. No. To jest nie fart. Jak podpadniesz majstrom, to wmurują ci kabel HDMI za 9,99 z Lidla. No może tak być. Ja tu nie byłem. Nie, ja sam zakładałem te gniazdka, więc widziałem, że to jest mój ten kabel wmurowany. Zresztą ja miałem dobrego tak nie majstra. Nie pilnował nic w mieszkaniu poza kablami do HDMI. Nie, pamiętam raz się... Jak podchodził, to on syczał na niego. Nie, miałem dobrego majstra naprawdę, ale... Pamiętam, że którymś razem siedziałem na starym mieszkaniu, w zasadzie w domu, a nie w mieszkaniu i sobie myślę, kurwa, tutaj jest ten ciąg kuchenny i korytarz, tam są kafelki, one są tutaj na centymetr, mój ten parkiet ma pół centymetra, czy to się wyrówna i o 11 wieczór jechałem na nowe mieszkanie, bo nie dawało mi spać, pojechałem zmierzyć wysokość tych parkietu i różnicy, i sobie, żeby mógł spokojnie spać i wiedział, że jak się położy klej, to się wyrówna. Oczywiście mój za początek Sicario to byli wkurzeni majstrowie. Pamiętasz? Tak było. Tak, pamiętam. Oczywiście mój majster miał to obcykane. Mówi, Marcin, co ty się przyjmujesz? Położymy więcej kleju, się zawsze wyrówna. Marcin. No widzisz? No. Marcin, oni mówili tartak do ciebie? Tak. Staczy. Tartak. Kierowniku. Kierowniku tartaku. Nie, mówili do mnie Marcin, bo na ty, na spoko kolo był, on kilku moim znajomym robił. Co ty się martwisz, Marcin? Będzie krzywo. Marcin, kurwa, będzie krzywo, ja pierdolę to. Nie, to wiesz, no. Porządni ludzie, jak robił kilku znajomych, to masz mu zostawić klucz. Wiesz, ja ludzi ma to bardziej krzywo niż ty, kurwa, daj, weź nie pierdol. Ty masz tak mało krzywo po znajomości. Szpachle. Kurwa, niektórzy mają takie spady na podłodze, kurwa, że można na nartach zjeżdżać, a to się martwisz. No. To żeby woda spływała. Szpachla, dzida. Radom jadą. No, jak ci się wyleje herbata w salonie, to na pochyłości się sama do łazienki kuchennego wleje. A na końcu spadł. Na deszczownicę. Na odpływ liniowy to się nazywa. Tak, na końcu mówisz odpływ, no. I wszystko możesz wylewać. O, co to za wielki ten, że tak powiem, chuj. Jakiś duży. Solfi pisze, że jak na Kubara majster był zły, to mu kartridż z Sonikiem wmurował w ścianę. Dlatego u Kubara... No jest trochę tych broni. No... Z 10 będzie rodzaju. Rakietnica. Jak z 10? Co? Tam co wybierałeś. Rewolwer. Graf Dart Launcher to jest taki, że wbija antygrawitacyjny. Możesz kolesia na przykład w kosmos wyrzucić. Rakietnica, shotgun, karabin, pistolet. BFG 9000 jest za kupienie tej lepszej wersji. No to jest... Pulse Cannon i Hyper Cannon. Nie wiem, co robią te dwa. Jeden jest pewnie taki klasyczny... Może odpływ liniowy połączony z chłodzeniem wodnym do kompa. Najgorszą herbatę wylejesz, to może być kiepskie. Szaja pisze, mój mechanik na pytanie, czy zrobiono, odpowiada, jeździć, obserwować. Nigdy nie wiadomo, za co płacisz. Nie lubię takich gości. Jak robiłem kabinę prysznicową, to kolo zakładają, wszystko było super i mówi, wie pan, tu może przeciekać, bo z kabinami tak jest, że zawsze coś może przeciekać. Ja mówię, kurwa, to są rzeczy, które się mówi na pierwszym spotkaniu. Cześć, jestem Marcin, lubię whisky, długie spacery, a kabiny, które zakładam, przeciekają. To ja wstaję i mówię, dziękuję, do widzenia, szukam kogoś, kto mi tego nie powie. Swipe left. Nawet jak przeciekają, nie?
Ja mówię, no ale no jak teraz? No jak to przeciekają? Zrób pan tak, żeby nie przeciekały, nie? Wie pan jak to jest? Mówię, to jest woda, to jest kabina. Apka jak grinder, tylko z majstrami tak, na komórkę. Woda, to jest kabina. Ale on ci to przeglądasz, ciekną mi kabiny, swipe left, nie? Robię tak, dobrze parkiety. Jedna kreska to była ściana, druga kreska to była kabina i między nami taką kropkę, tak kap, nie pan, ściana, kabina, niebieską kredką. Tak, to jest kabina, to jest woda. Tak, to wszystko pracuje. Świeczówko wszystko pracuje. Narysował. Tak się wykąpię trzy razy i obserwować. No. Kąpać się, obserwować. Kąpać się i obserwować. Teddy pisze, ja u siebie mówię, że daję gwarancję do bramy. No to... Co znaczy gwarancja do bramy? No jak klient wyjedzie za bramę, to już się może kłopnąć w pompkę. Oh, wow. W szwedzką pompkę. W mieszkaniu, w którym wynajmuję, też przecieka, ale nie obserwuje, Lidl pisze. Alastor, Marcin, to się musi rozchodzić. Nie? No tak. To pracuje. Gwarancja do bramy i się nie znamy, Waser. Jak już, Korzeniuszka, jak już wiesz, że przecieka, to nie musisz obserwować. Jesteś tak jakby zwolniony z obserwowania, jak już wiesz, że Wszystkie prysznice ten przeciekają. Showery miałem powiedzieć. Powstrzymałem się. Po co ktoś miałby jeździć samochodem, jak masz tą no ważkę, gdzie szybciej wszędzie dolecisz i... Jebać Lindę Carter. No. Bo nie byłoby gry wtedy, man. Linda Carter chyba ostatnio grała w Supergirl, nie? Tam jakąś rolę miała. Tak, było gdzieś tam. Ja nie oglądam tego serialu, ale wiem, że tam było. No. Ja też dawno wysiadłem. Już tego Arrowverse'u to już któryś rok nie oglądam. Już. Nie, życia mi by ten nie starczyło czasu, żeby wszystko to śledzić. Gajan Rosling pisze, że może Rage nie był doskonały, ale był jakiś, a to wygląda jak generyczny open world. Znaczy powiem ci, to ma fajniejszy art style, ale mniej mi się chce w to grać niż pierwszą część, bo pierwszej części to było tak, że jechałeś przez tą pustynię, dojeżdżałeś na misję, wysiadałeś i to był tak jak etap w Doomie, nie? Mhm. Że byłeś tam na tej misji przez godzinę albo półtorej, więc zaciskałeś zęby i jechałeś na następną. Ale te misje fabularne są takie dalej, że jesteś w jakichś takich większych lokacjach, no. No ale mówię, że fabuła głupia i krótka. No bo jest głupia, no. Nie. Czy to są jakieś frakcje? Bo widzę, że tam tak. To tam są trzy tak. Japy co jakiś czas z lewej. Tak, czy to ci coś daje? To są powiedzmy przyjaciele, którzy mi dają różne inne perki. Jak chcę rozwijać broń, to muszę tamtego robić coś. Jak muszę rozwijać samochód, to tej babki i tak dalej, i tak dalej. Ale frakcje są poza tym tych bandytów różne. No. Ale czy oni się wykluczają jakoś? Jak pomagasz jednemu, to drugi cię nienawidzi? Nie, to są po prostu znajomi. Okay. Znajome twarze z pracy. Chyba nie jest ten typ gry, co by miało cokolwiek wpływ na cokolwiek. Luka pisze, wszystko fajnie, a co ze streamem z Heroesów trzecich? Będzie, spokojnie. To jest dopinane. Prawdę powiedziawszy, ja nic nie zapiąłem, nic mi nie mówił nikt. Dzisiaj ja też jeszcze nie, a to Kuba ogarnie. Wszystko jest niezapięte. Byś rozsyłał klucze? Ten? Kuba? Znaczy ja i Kłos już mamy. Ej. Nie mam. No, prawie. No, ja widzę, że w sklepie Yubi jest, nie? Heroes of Might and Magic 3 HD. Tak. Tylko to w tym, że jest multi? Była mowa, że nie bierzemy HD, tylko bierzemy tą Complete Edition z HD tak, modem. Tylko, no właśnie. A czy multi działa w tym? O, to chodzi. No właśnie ten HD mod dodaje multi. To... Remaster jest dupy. Lepiej wziąć. 2 na 3. Klasyczny Complete Edition i do tego dodać moda. To wy to sprawdźcie, zanim ja wydam pieniądze. No, Kubar ma tą wersję, którą mamy ten, sprawdzić, wtedy będziemy wiedzieć. No okej. Okay. Ty mówiłeś, Kubar, nie, że masz tą na głowę pełną. Tak. Mhm.
Heroes of Might and Magic 2, tak? Gold. 3. Tak. Nie, nie mów mu. 2, on już... 2. Gold. 2 gold. Settlers 2 gold, Tartak. To jest ta gra, którą gramy razem. Dobra. O, w remasterze nie ma dodatków. Dobrze. No i chcemy tym. Jeszcze gorące krzesło musimy kupić, tak. Nie wiem, czy Kuper przyleci specjalnie, ale w sumie na to byś mógł. Kurwa, na gorące krzesło? No kurwa. Rozumiem, że na majówkę nie chcieli przyjechać, na WGW, na PGA nie chcieli przyjechać. Ale na gorące krzesło. Kurwa, ja się na studia nie dostałem, bo graliśmy w Heroesów całe lato. Także wiesz, jak ja w którąś grę jestem dobry, to w tą. No to ja bym taki już, żebym chwalił się po... Ale do jednego zamku. Do jednego zamku, bo potem już nie. Do jednego zamku. Polanie remaster. Ej, w Polan też grałem. Gdzie jest ta skrzynka? Pamiętam, że jest to strasznie w Polanach pikinier. Śmieszny. Pikinier. Piki. Zacznijcie już ogrzewać Kubarowi. Ale co, krzesło? Krzesło. Krzesło, tak. Chyba nie w mieszkaniu. Korzeniuszka pyta, czy jestem lepszy w Heroesy czy w Gangbis. No to jest porównywalny stopień. Porównywalny stopień zajebistości. Ja, Pikinier Blinders, tak. Tak bym poczekał aż na stream, a potem. No. A po stream. Już jesteś dobry w to, bo to wiesz. Teraz już obiecałeś. Nie, no to jest akurat prawda. Ja nie mogę mówić, że jestem dobry, bo jak jest podejrzenie, że ja w coś mogę być dobry, to oni się ten skrzykują i zawsze na mnie gank jakiś. Nie, to nie. To ja jestem w to słaby. To Kuba, najpierw eliminujemy Tartaka, tak? A najpierw potem... Tartaka. Tak. Kurwa, jak ja się okopię w tym zamku. No i co tam? Czym ty się okopiesz? Jak ty na jeden zamek grasz? Pikinierów będę miał. Rozkurnię was pikinierami. Nawet fosę opuszczę, żebyście mogli wejść, żeby was szybciej wpierdolił. W sensie podchodzisz pod zamek, a tam jest ten. 5 grup takich po 2K, tak? Pikinierów. No kurwa. Nie, po dwóch. Zamek rewersal. Nie, 2000 staków po dwóch. 2000 staków po dwóch. To faktycznie mi się podoba, bo szkoda mi czasu. No właśnie. O. Build na pikinierów, no. Teraz tak będzie miał skilla, nie napotykaj. No. W miejscu jego zamku będzie czarna plama na minimapie. Będę miał, tak, będę permanentnie w mgle wojny. Jest. Permanentnie w mgle. Nie dorwiecie go. Oj. Ha, Maciek ogląda Office. To jest zajebista decyzja, Maciek. Dobry moment na oglądanie The Office. Wszyscy oglądają Office teraz. No, a ty też miałeś zacząć majówkę i nie oglądasz. Zaraziliśmy. Ja? Tak mówiłeś. Taki kawał chodził, że ile ktoś wspomni Fallouta, to ktoś inny go instaluje, żeby znowu zagrać. Mam wrażenie, że tak jest z The Office. The Office też tak jest, no. Plus siadam przed telewizorem, coś bym obejrzał, nic nie ma. No, to The Office. No bo The Office, się, wiesz, 20 minut, odcineczek drugi, wbrew pozorom czasem tak jest. Że się nie chce oglądać serialu, co ma godzinę na przykład i jest poważniejszy, to lepiej obejrzeć i tak... To za to cztery odcinki The Office. I trzecia w nocy jest i idziesz spać i mówisz, dobrze, że nie obejrzałem filmu, bo szedłbym późno spać. Budzisz się o 5, Amazon Prime pyta, czy jeszcze oglądasz. Halo, żyjesz? Ej, Amazon zaczął w Chicago od niedawna, następnego dnia. Swatting. Wysyłki. To jest magia normalnie. Dostawy. Tak, dostawy, no. Darmowa no dostawa jest... następnego dnia. Do którego? Ale to jest u nas stan. Tak powiem, w Polsce już się tak rynek e-commerce'owy zepsuł, że jak zamówisz dzisiaj o przyzwoitej godzinie i nie masz jutro, to ludzie już z mordą wyskakują, więc to serio, no dla nas to nie jest nic wyjątkowego. No to jest trochę prawda, no. Zazwyczaj jest w sklepach, zamów jeszcze przez 3 godziny, 15 minut, 48 sekund. To jest trochę większy kraj jednak, nie? Żeby ogarnąć coś... No ale macie więcej centrów, no. Tak, wiesz. No bo się zaczynają... Wiesz, to nie tyle centrów, co zaczęli jeździć jak w Uberze, nie? Ludzie. Aha. Dla Amazona. I czyli co, jakiś obcy chuj wozi twoją paczkę? Tak.
Tak, mnóstwo ludzi. Ile to na każdej paczce przed wydaniem pindola kładzie na tą paczkę. Dzień dobry, stram do paczek. Zatrudniony. Tak Poczta Polska teraz. Wiesz co, tak śmiejesz się z paczek, a sami zamawiacie jedzenie w Uber Eats, czego ja bym z kolei nigdy nie zrobił. Ja nigdy nie zamówiłem jedzenia w Uber Eats, ale tylko dlatego, że nie dojeżdża do mnie. A ja nie chcę zamawiać w Uber Eats. To się strasznie nie opłaca, jak czasem patrzę na przykład tak pyszne, czy głodny, czy coś, to tam wow, przesyłka kosztuje jakieś monstrumalne ale pieniądze. Ale chrupię tutaj. O. Czy dostawa. O, Korzeniuszka pisze dwa monitory. Jeden monitor ze streamu z 3 Kubara, plus jeden monitor z The Office. No to tak jak ty, Tartak, nie? Ty robisz cokolwiek i oglądasz The Office na drugim. Jak streamuję, to najczęściej oglądam The Office na drugim. No. Ja nie mam drugiego, ale muszę kupić chyba. Oglądaj The Office na drugim. Przydanie drugiego monitora jest fajne, teraz się zastanawiam nad trzecim. Ty masz drugi taki sam, czy drugi masz mniejszy? W sensie nie mniejszy, wysokość taką samą, tylko szerokość mniejszą, standardową, 16:9. Ale trzeci już będziesz miał w pionie, mam nadzieję, tak? Żeby linii kodu wyświetlać. Tak, no żeby, wiesz, Matrixa, żeby znaleźć Trinity i Białego Królika. Hack the Planet. Żeby dzwonić telefonem. Na UKOS będę miał, tak. Jak człowiek ma pomysł, to ciężko Uber Eats bywa, że ci Hindu z komunikacją miejską robi dostawę. No nie mają przynieść, gdzie? Nie mają te swoje śmieszne plecaczki. No, śmiejesz się na przykład, ale ja mieszkam na dzielnicy nad centrum i w godzinach szczytu jest tam ciężko dojechać, ale jest buspas. Więc jak w centrum wsiądziesz do autobusu, to dojedziesz w 10 minut, a w korku pół godziny byś stał. To ma sens, nie? A u ciebie chuje nie stają na buspasach jak korek? Nie, jest kultura. Gangbus. Tak. Nie stają na gangbusach? Nie. Jest kultura, nigdy. Tak? Pełna kultura. 40 osób na autobusie. Jest. I siedzą i jadą. Trochę tak ten... Zielono nawet. Ale za ten Amazon możesz zamówić o 23:50, czy też masz to? Jest do któregoś tam czasu. No, to że tak powiem, już całkiem na serio to u nas jest standard od kilku lat. Ludzie autentycznie mają pretensje, jak następnego dnia po zamówieniu nie ma. Ale mówię, no mniejszy kraj, łatwiej to jest ogarnąć, nie? Niż tutaj. Znaczy wiesz, z drugiej strony ty mieszkasz w Chicago, więc podejrzewam, że tobie faktycznie dostarcza, jak ktoś mieszka kurwa w Minnesocie. Mm-hmm. Nie, wiesz, no jasne. Wiesz, musisz być blisko centrum. To na pewno, na pewno mu tego nie dostarczą. I też jest za darmo w Polsce ta dostawa? Nie. No właśnie. Ale za darmo, czy rzadko kiedy. W sensie jak tam w kilku sklepach jest tak, że czy w części sklepów, że jak przekroczysz pewien próg, nie? Czy jak zamówisz za 250, za 500 zł, to dostawa jest za darmo. Ale Allegro zrobiło w zeszłym roku z InPostem taki abonament, że płacisz tam nie wiem, 50 czy 70 zł w skali roku i masz. Możesz sobie codziennie coś paczkomatem zamawiać, nie? I to jest w tym abonamencie. A tylko z Allegro, tak? Tak, tylko z Allegro. Wow. Poland Strong. Właśnie, Shindo pisze, większy kraj, czyli więcej miejsca na magazyny. Mhm. No właśnie tak nie jest. Teraz się Amazon wycwanił, bo kupuje wszystkie centra handlowe, które padły. Przez niego głównie, nie? Przez Amazon. A centra handlowe to są takie olbrzymie działki, gdzie oni budują te swoje centra. Blisko autostrad, bo tak się w Stanach buduje te mole, żeby można było dojeżdżać łatwo. Więc oni te wszystkie placówki kupują i przerabiają na magazyny. Na magazyny, no. No ma to jakiś sens. No, fajnie, że to robią, wykorzystują, jest praca, nie? No, gdzie roboty jeżdżą.
No, we Wronkach jest magazyn Amiki. Pierwszy chyba taki w Europie, czy coś w tym stylu, który jest olbrzymi i chyba obsługuje go jedna osoba. W pełni zautomatyzowany. W niemieckim Amazonie masz wszystko, co bezpośrednio od Amazonu idzie, jest Prime za Frico. I też jest dwa dni na ta regułę. Cały te kraje, ostatnio na coś się ocknęła, że jednak można by zrobić kolejne na Księżycu. A, czytałem o tym, nie wiem po co. Chyba pozazdrościli sukcesów Muskowi. Tak, oni tam tajnie wylatujemy bez nas. Co? Nie! Co? Nie wiem, z czego chodzisz. Czy to jest ten komentarz o Wronkach? Tak. I o psach. Może tak. Może tak, może nie. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ale tak, Wronki takie są właśnie, że psy chujami wodę piją. Co chciałem powiedzieć? Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Fajnie, że se Amika wymyśliła tak, że zrobi se magazyn, który obsługuje jedna osoba, ale tak, ale kiedyś mieli magazyn, w którym pracowało 30 osób i też funkcjonował, nie? Dzięki temu. Zapłacić jej. No tak, ale dzięki ten temu. Amika... ten, tu jakiś wiesz. No tak, strajki, tylko wiesz. Stralkę. Tak, tylko wiesz, Amika zarobi 3% więcej. Jeśli kupiłeś pralkę, tam była betoniarka osób, zamurowana w środku. A 20 osób nie ma pracy, nie? Potem mam betoniarkę zabudowaną w pralce. No. Wszystko zmierza do tego, że zastąpią nas roboty i to już jest wiadomo. To nie jest coś, z czym trzeba walczyć. Bo tak się stanie. No, ale tak, ale nie. To, co trzeba robić, to teraz trzeba wymyślić plan, jak tych wszystkich ludzi, wiesz, ogarnąć. No więc właśnie, w Stanach nie ma takiego sentymentu, ale myślę, że prędzej... O, jest, jak najbardziej. Człowieku, co to znaczy, się dzieje teraz? No jest, ale Amerykanie nie mają, ale nie w takiej skali, związki zawodowe, cały nie mają retail już od jakiegoś czasu strajkować. Jest wkurwiony. I może nie strajkuje, ale oni krzyczą najgłośniej. Mhm. Następni są kierowcy ciężarówek, bo już pomału jeżdżą, wiesz, te same ciężarówki. I oni mówią, że oni po prostu nie mają, co oni ze sobą zrobią. No tak, Jay pisze, że kiedyś ludzie marzyli o tym, żeby roboty nas zastąpiły. Nie, bo my mieliśmy taką dziecięcą świadomość, że mój robot pójdzie za mnie do tak, roboty i będzie za mnie zarabiał. Tak, i przyniesie mi wypłatę, a to nie tak działa, bo ten, kto płaci wypłaty, kupi sobie robota i w tym miesiącu i będzie, tak. Dwa na rękę. No, byłem trochę chory. W ogóle działało w jakikolwiek sposób, no to właśnie tak by musiało być, nie? Znaczy to... Każdy ma swojego robota, za którego... Który znaczy to... Ten proces można skrócić. Nikt nie musi mieć swojego robota, tylko musi być w. Nie, tylko mówisz, ten, dalej są dochód taki, że minimalny. Roboty, a ludzie stracili, wiesz, pracę. No niestety tak się dzieje i to nie, wiesz, rozwiązanie nie jest takie, żeby budować fabrykę, gdzie się znowu tych ludzi zatrudni, tylko myślecie, jak więcej ludzi już teraz, nie? No tak, tylko jest coś takiego, jak wiesz, jak odpowiedzialność społeczna, jest zrównoważony rozwój i teraz. Czy firma postępuje etycznie, przenosząc się do kraju trzeciego świata po to, żeby zamiast 100 miliardów zarobić 101 miliardów w skali roku, nie? Mm-hmm. Oni zarobili już 100 miliardów, no to są, oni chcą zarobić wszystkie pieniądze. To jest tak samo jak z grami teraz. Daniel pisze, że Thanos znalazł rozwiązanie. No? No, to, jest akurat, tak. To jest akurat prawda. No. Przydałoby nas się trochę mniej na tej planecie. Nie, od dłuższego czasu mówi się o dochodzie minimalnym, czyli płaceniu ludziom za to, że żyją. Nie? No, to trochę to się wiąże właśnie z tym, że powinien ten dochód minimalny zacząć gdzieś ktoś testować w jakiś sposób w którymś kraju. Tak, tylko komu dasz, a komu nie, nie? Dasz jednemu... Znaczy nie, dasz każdemu, kto będzie chciał, kto będzie chciał wziąć, a jak ktoś nie będzie chciał wziąć i pójść do pracy, ktoś powie, chcę iść do pracy. Mówię, okej, to nie dostajesz pieniędzy, chcesz zawojować rynek pracy? Proszę cię bardzo, nie? Mhm. Załóż firmę, nie?
To przecież ja tyle nie chcę. Nie zarabiasz kokosów, tylko... nie? Oni ci nie dadzą takiej pensji, że... Tylko nigdy nie będziesz miał 65-calowego calowego telewizora, tylko byś jeździł po wystawkach domowych i na kineskopie oglądał, nie? Bo nie będziesz klepał biedy, ale nie będzie cię stać na żadną ekstrawagancję. Będę odkładał. Okej, dobra. Zupki chińskie. I za 10 lat masz telewizor 65-calowy. Ja też czytałem, że ten eksperyment nie wypalił. Jest dużo ten. Jest teraz jeden z kandydatów na prezydenta w Stanach, właśnie on jest za tym, żeby wprowadzić ten minimalny. Nie, Bernie? Nie, Bernie jest za. To jest demokracja socjalistyczna, tak? To się... Socjaldemokrat. No. Tylko on próbuje się z tego trochę odciąć od tego hasła, bo to jest słowo, które znaczy, socjalizm w Stanach jest tak głęboko negatywnie zakorzeniony, że to zadzie pocałunek śmierci, nie? No. Ktoś ma socjalizm w nazwie. Matori pisze, hej, wszystkim jeszcze raz melduję, że nic mnie dopadło i bezpiecznie dotarłem do domu. Okej. Okay. Dzięki, super. Matori, za informację. Przypomnij mi, co... Przypomnij mi, kiedy odbiorę zeszyt. Kiedy cię nie było? Ryan, w Polsce... Partie socjaldemokratyczne mają raz lepszą, raz lepszy PR, raz gorszy, ale one mają wciąż swój elektorat. Takie formogatka news. Shindo pyta Matorię, czy jesteś tym koleciem, który płynie. Ja też pierwszy pomyślałem. Tak. Matorię to nie może być. Ej, a jak to jest on? To nie jest on. Wariowałbyś. Tamten nie żyje. Był pogrzeb wikingów. Ja muszę tak, strzała. Ja muszę zapytać, czy Shin Elf to jest Shin do Elf i to była zmiana ksywy? Ukradli mu konto? Na Twitchu, no. Ktoś ukradł moje konto, to żart jest na niego, co ja mam na tym koncie. Tam są długi na tym koncie Twitchowym. No. Tak jak byliśmy w Elblągu i ja z Questem mieliśmy pokoje w jednym hotelu, Maciek też tam miał zarezerwować, ale stwierdził, że standard mu nie odpowiada. I on bierze Switcha, tak, żeby mógł... Tak, bo Martinez mu napowiadał, że w naszym... hotelu kradną. Tak sobie pomyślałem. To ktoś się włamał do mojego pokoju, to by chyba jeszcze, to by mi na stoliku nocnym zostawił ci dwie dychy, tak. Tak, stówę zostawił, jakby zobaczył moje rzeczy. No. Poor guy. Ty, ale co to był za hotel, to sobie nie wyobrażasz. Nie, wszystko było zajebiste w nim. Coraz bardziej mi się podobał, ale jak zamknąłem drzwi na rygiel, ten na łańcuszku... Ja bym pojechał tam do was na tą majówkę i to był hotel, który wy załatwiliście, to ja bym na lotnisko się kazał wieść. Daj spokój, tobie byśmy załatwili chociażby ten, co Maciek miał. On miał jabłka w pokoju za darmo. Tak, ja poszedłem raz z Maczkiem do miał wiapę w pokoju za darmo. Co? Poszedłem z Maczkiem do jego pokoju, to wyniosłem cukierki i jabłka, bo przecież w naszym hotelu nie było tak. Nawet wody nie było w naszym pokoju. Miał wiapę w pokoju za darmo. Ale Maciek, wiesz, Maciek płacił więcej za jedną noc niż my za dwie. Pan Wikon uczył, że miał jacht w pokoju za darmo. No bo w naszych pokojach było na przykład radio Unitra wmontowane w szafkę nocną, telewizor z kineskopem i bardzo nowoczesny design oparcia do łóżka, bo nie wiem jak ty, Quest, ale miałem wplecione lustra. A nie, to ja wiesz, taki... Lustro wpleciony w oparciu do łóżka? No. Holy no, shit. W sensie, no tak wiesz, fantazyjnie. Próbowałeś bawić się termostatem, bo ja sobie się kręciłem, ale stwierdziłem, że... Nie, nie wiedziałem. Mój był po niemiecku chyba. Ja, wiesz, to mój termostat był po niemiecku. To był termostat dla żartu raczej, bo...
Ja myślę, że to po prostu był kawałek plastiku z jakimś pokrętłem na sprężynce. Ale rygiel, tylko że ja miałem ten plan ewakuacji. Ej, podpadnikon pytał to samo, czy był pawlacz i przepierzenie, czy było? nie było pawlacza. Ja miałem mapkę ewakuacji, a tak nie miał mapki ewakuacji, tylko miał ostrzeżenie, że prosimy zamykać się łańcuszkiem drzwi. I się śmieliśmy, że w każdym pokoju jest inna wskazówka. Tak, to był jeden wielki escape room. Escape room, trzeba znaleźć wszystkie te, tak? No. Ale wyro to było najgorsze. I winda cała czerwona jak w lśnieniu i u góry były takie lampy. U góry były lampy zamontowane, to pierwszego dnia zauważyliśmy, że ktoś śmieci wyrzucił do tego klosza z tą lampą i ile jakoś tam jeździliśmy, to widzą, te śmieci tam przez cały czas były. No i był przycisk do miażdżenia ludzi. Jak wygląda przycisk do mierzenia ludzi, przepraszam, w hotelu? No masz taką ikonę człowieka i dwie ściany takie napierają na niego. No i strzałki przy tych ścianach, wiesz. Tak. To jest jak w Star Warsach. To. No, trash kompaktor, no. Fajny granat. A, i winda miała podłogę wyłożoną kafelkami i jeden kafelek się chybotał, bo się klei, odkleił. Odparzył się ten kafelek. Taki bardzo, nie za bardzo nowoczesny, ale fajny, kiedyś... Fajny. A kto to znalazł ten hotel? Znaczy musiał być... No ja chyba. Okay. No, chyba tarty. Na przyszłość muszę wiedzieć, żeby... Znaczy, bo to jest tak, że rozmowa się zaczyna i że a może tu, a Tartak nie lubi tego słuchać i on po prostu mówi, zarezerwowałem tutaj, bo było najtaniej. Aha, no właśnie. To mówię, dobra, no to ja też tu rezerwuję, bo to co będziemy w dwóch różnych. A dzwonisz do hotelu i mówisz, czy mogą ci jeszcze obniżyć? Ten sam co Tartak. No nie. Śniadania się tam nie odważyłem zjeść. 15 zł za dobę? On był na dobę czy na minuty ten hotel? Tak, i łóżko było trzęsące się. Na kłodrę, tak? Trzeba było wrzucać. Kodra była ten. Serca. Tak, a ten pościel była z ceraty, że może było szybko ściągnąć i zmyć tym mopem. Zmyć ludzkie soki szlaufę. Lidet, sortuj po najniższa cena, dan. Tak. Gdziekolwiek. Także. Ej, nie, bo nie. Ja patrzyłem, gdzie mieszka Martinez i wziąłem najbliższy hotel z miejsca zamieszkania. W zasadzie Martinez mieszka po drugiej stronie ulicy. Czyli Martinez mieszka w takiej dzielnicy, że to był hotel pasujący do... Maciek miał nie. Tak samo blisko do... Nie, Maciek miał odrobinę dalej. Miał z 200 metrów dalej. Chyba, że to było kryterium twoje jedyne. Po zdjęciach coś śmierdziało z tym hotelem, ale to bardzo. Nie, ten hotel kosztował chyba 200 zł za 2 dni, także wiesz. 30 zł za 2 dni zapłaciliśmy no. Za 30 zł za 2 dni? 200, tak, 30 zł i jeszcze nam kanapki zrobili. Jak wychodzili. Z tymi jabłkami chyba z pokoju, kurwa. Ja dostałem od pani jakąś pizzę z wczoraj. Nie, 230 zł za 2 doby, także... Ale brak jakiegokolwiek automatu z butelką wody w środku, w całym hotelu, to jest niedopatrzenie. Czy to był największy problem tego hotelu Quest? Ej, no bo wracaliśmy dwa razy i nam się chciało pić, i nie mogliśmy pić. W pokoju była szklanka, ale już butelki wody nie było, nie? Czajnika też nie było. Czajnika ktoś też zostawił, nie który tam wcześniej mieszkał. Ale to jest pierwszy raz, bo ja zawsze jak jadę do hotelu, to biorę swój ręcznik. Mimo, że potem są ładne ręczniki w hotelu, to spoko. Tartak, jak jedzie do hotelu, to bierze ich ręcznik. Nie, ja wziąłem ręcznik ze sobą, bo jak zacząłem to, co jest powieszone w łazience, to ja mówię... Nie, bo ja zawsze woziłem ręcznik, ale już któryś rok już sobie myślę, kurwa, cały czas wożę ten ręcznik, nigdy mi się nie przydaje, bo w tych hotelach są ręczniki. Po co mam zapychać jeszcze... torbę ręcznikiem i teraz do Elbląga nie wziąłem tego ręcznika i to był błąd, bo mój ręcznik... Papierem toaletowym nie, to jest zasłoną akurat, ale... tą ceratą z materacu. Bo mój ręcznik był czysty, ale pachniał jakby na kuchni schnął, wiesz, bo pieczonym kurczakiem pachniał tak. No może ktoś
blat przecierał, a ja na czarno. To był obrus wcześniej, jak było ten śniadanie, tak? No, no chyba pod warunkiem, że na śniadania tam są kurczaki. No kurwa. Wątpię, że są kurczaki. Za 30 na dzień, czy tam za 2 doby, to... A prysznic był takie zasłonki, czy normalne drzwi? Ja miałem takie ćwierć kółko z zasuwanymi drzwiami. A, no to ja miałem proste zasuwane, ale to nawet otwierane, już nie pamiętam. Wyparłem to z pamięci, ale był gnój. Gołębie, nie kurczaki, tak. Przepiórki na pewno. Ale tam było... Czy kabina przeciekała? No nie obserwowałem. Wszystkie kabiny przeciekają po wiku. Moje to nie obserwowałem. Tam było 1000 pokoi, co? No. Co? I nikogo tam nie było. Nie 1000, ale mnóstwo. Tam kilka pięter, no. Wszystkie wypełnione pokojami. Mieliśmy wrażenie, że byliśmy w dwójkę, ale jak wyjeżdżałem, to miałem wrażenie, że słyszałem jakieś te grupę ludzi, którzy na jakieś wesele chyba przyjechali. To tak prosty, pewnie prosty polski ślub. Czy była klimatyzacja i trufle? Tak, tajemniczy. Nie, no, klimatyzacja drugi. Była, tylko... Klimatyzacja i trufle. A jaki miałeś obraz? Ja miałem jakiś obraz. Śnieg. Panie na polowaniu. Gołe? Tak, goły na polowaniu. Hentaje miałeś, tak? Gołe panie na... Nie, jak się nazywają te z tymi, z mackami. Tak. To jest wciąż hentaj. To był arbiter, nie? Furiesy miałeś? Tentakle, o! Tentakle. Arbiter Hotel Elbląg, tak? Arbiter. Hentaj, tak. Hentaj. Arbiter Hotel Elbląg, no on wygląda fajnie. Czy była miseczka z zielonymi M&M'sami, nie rozumiem. To któraś kapela tak miała, że wpisywali do kontraktu, że ma w przebieralni czekać tak. Miseczka z zielonymi MMS-ami i jak wchodzili i patrzyli, że było, to wiedzieli, że druga strona przeczytała cały kontrakt, nie? Czyli że inne rzeczy też były załatwione. No, nie pamiętam, to robi. Że miało nie być, chyba że ja się mylę, że miało być wszystkie oprócz brązowych w tym stylu, że miało być wybrane konkretnie. No, no, chodziło o to, czy to był tak... Tak, to był taki papierek lakmusowy, nie? Van Hale, może. Że po prostu chcieli, sprawdzali w ten sposób, czy organizator czytał kontrakt, nie? No, Arbiter Hotel i to jest grupa hoteli. Nie wiem, kto jeszcze do tej grupy należy. Wuja Arbitra, ciocia Arbitra. Ty, ale ten hotel ma... To jest pytanie, czy on ma 3 gwiazdki, czy to jest element logo tego hotelu? To jest sprytne. Ma 5 gwiazdek, ale to nie jest ocena, tylko to jest właśnie... Tak, ale wiesz... Arbiter to już nie był arbiter, nie? To była jakaś stara nazwa, a to jest teraz, a to zmieniło nazwę na... Nie, chyba był arbiter. Wydaje mi się, że był. Po tu może jakaś gastronomia jest, ale ja nie widziałem... A, jest czwórki zrobione. Tak, let's speak 4 jest biter, napisane, tak. Arbiter. 4 biter. No ale wiesz, w hotelu, wiesz, ten w holu takie smutne fotele z popękanego białego skaju, nie? Ale panie na recepcji były młode. No miłe, no wiesz, no to Elbląg ciężko o pracę, nie? Myślałem, że to gdzieś idzie w inną stronę. Że ktoś tam będzie dogorywał po prostu na tej pisacie. Elbląg i okolice, galeria, ale tak się zastanawiam. No w sumie nie kłamali, no. O, znalazłem takie właśnie ten oparcie łóżka z tymi elementami lustrzanymi. Tak było. Czy ktoś jeszcze tam, jeszcze ktoś jest? Chcę pooglądam, że znajdę swój pokój na tych zdjęciach. Nie, nie, tu są same pokoje z płaskimi telewizorami, także to na pewno żaden z nas w takim nie spał. Oni mieli jeden i przenosili między pokojami. Do tych zdjęć. Trzeba było się zapisywać, na którą godzinę chciałeś telewizor. Tak. Ale te zdjęcia są oszukane, bo niektóre wyglądają jakby były te pokoje faktycznie ładne. Ale nie, zdjęcia łazienek to już jest... No. Ja nie miałem zrobionego ten piramidki z poduszki. Do nie miałeś łabędzia z tych, z ręczników?
Ja miałem rozjechaną wiewiórkę na łóżku, a nie łabędzie. Cieszę się, że tam była ta szmata przewieszona chociaż w łazience. Dżejowski, telewizja dostępna tylko w świetlicy. Pilot na łańcuchu był. W folii. No, to jest. OS-u, a ja tu spałem. Dobrze, że mnie. OS-u, ja tu spałem. Właśnie, wiesz, nie widzę ten szwedzki stół. Już ci wrzucę na pokój w hotelu Arbiter. Oj, w holu. Kanapy z... Na pokój w hotelu Arbiter i trufle z kakao. Kanapy ze Skyu w kolorze szmaragdu. Shikund modisz. Ty i rzeźba jest przed tym hotelem, nie zwróciłem uwagi nawet. Nie zwróciłeś uwagi? No. Zobacz, jakie śniadanie nas ominęło. I co to jest to z prawej strony, co leży? Czy to jest jeden z tych ręczników? Tylko taka jak szmata przy tym. No nie. Po kompaniu od razu. O Jezu, ja tu spałem. Zamiast miętówki na poduszce był tylko papierek po miętówce. A ten szwedzki stół, to co to jest? Jakieś parówki pewno w tym blaszaku. Jajecznica. Tutaj są jakieś cheetosy w tej formie. Na śniadanie są parówki, jajecznica i chipsy. Lildet, gra jest momentami fajna, momentami nudna. Cześć, Fir. No i w tym garnuszku musi być jakiś bogracz pewno. No dobrze, że tam nie jadłem, wolałem kanapkę. Jabłka z tego. Martinez. No jabłko, nie, to Maćkowi zjadłem jabłko. Maciek mi pisze, że Phil Spencer gdzieś tam ogłasza jakieś współpracę z Sony. Co się dzieje? Oni będą razem pracować nad chmurą. Phil, why you do this? Nie rób tego. Zawróć, jeszcze nie za późno. Dzida! Sony się obudziło pewnie z ręką w nocniku. Tak! To... Nie! Dzida! I uciekli. Do wszystkich fanów Peweksu! Sajk, dzida! I uciekli. A gdzie on to zapowiada? Major nic nie pisze. No co jest Major? Na Twitterze mówi medyk. A widzieliście, że Layers of Fear 2 wychodzi? Mhm. Grałeś w jedynkę? Skończyłeś? No skończyłem na kompie, a potem na konsoli. Okej. Okay. Na bogato. No jakieś cloud-based solutions razem robią. No, czyli co, fajnie. Już nie ma ten? Już nie ma kosy? Nie, już jest sztama. Sztywniutko jest, tak? Tak. No to wygląda. Gdzie oni jeszcze są? Gdzieś jeszcze mi się... Jeszcze niżej, okej. Okay. Wszyscy łączą siły, te Fear dobrze pisze. Wszyscy łączą siły przeciwko Epicowi. Epic jest jak Skynet. Na razie Seplów. Nie wyłączaj streamu. Gdzie oni są? Donde esta? Tam jest gdzieś, ale jak się tam dostać? Panowie, jak się do was tam dostać? Luka pisze, wolę ostrą konkurencję od sztamy. No ale rynek PC-towy nie zwalnia dla tego, że wszyscy mogą robić na niego gry. X-Station 2-5. To jest koalicja przeciwko Sedze. Na dole. Jezus, ludzie, wy możecie tu przyjść? Kiedy? Rzuć ich butem. Microsoft musi kupić Sony i Nintendo, a potem Disney kupi. Microsoft kupi. Kiedy Disney będzie miał już wszystko? Disney już ma prawie wszystko.
To ja myślę, że Disney będzie nam emeryturę wypłacał. I posiłki przywoził. Czy w czasie tego streamu zrobiłeś jakąś fabularną misję? Nie, wszystko są... nie robię specjalnie fabularnych, żeby komuś nie zepsuć. No to dzięki, bo ja czekam i... Bo ja Tartak musi ograć. Ja wiem. No. Ja to muszę ograć, muszę zobaczyć, jak wyglądają misje Tartak fabularne. Pierwsze skrzypce, mogli, jeżeli chodzi o reckę tej. Żebyśmy mogli porozmawiać. Jestem tylko support, jeżeli chodzi o... Na nagraniu. Ja widzę, muszę jeszcze kilka recenzji obejrzeć. Już widzę ten odcinek. Ja sumę. Tartak, który mówi, No. Oho. Swoją drogą w szczurach mnie to strasznie denerwuje, bo to są wszyscy Francuzi. Okay. Oczywiście mówią po angielsku z francuskim, a akcentem. Nie? To jest denerwujące. Oho, Hugo, nie idź tam, Hugo, denerwujące. Tak? Hugo. Big Dogs. Big Dogs, to właśnie, wreszcie coś powraca. Tak, nie, bo tam akurat, żeby było śmiesznie, są angielskie Big Dogs, także. Dobra, nie tylko boję się, że tam jakiś wątek fantastyczny będzie, bo już. Tak pachnie? No boję się tego odrobinę, że tam będzie jakieś za bardzo za bardzo fantazy, bo. Ja muszę ją znaleźć. Grasz rodzeństwem, ona ma może z 14 lat, on może mieć 8 i ona niego pierwszy raz jak się spotykają mówią, cześć, jestem twoją siostrą, a mieszkają w tym samym domu, mają pokoje obok siebie, nie? Okej. Okay. Anthem is coming to EA Access and free to play is still on the table. Okej. Okay. Ale szybko, nie? Szybko, no. Och, well. Tartak grał na stacjonarnym telefonie w tą grę. No, każdy orze jak może. W którą? Chyba w te szczury. Czy tam już zebrałem wszystko na dole? Au. A musisz wszystko zebrać? Jest ta skrzynia taka z tym takim cennym surowcem. To chciałbym znaleźć. Jej szukam głównie. Nie mogę jej znaleźć. Ona może być na dole samym. Tak mi się wydaje, że ona jest na samym dole. Muszę znaleźć drogę na dół. Czy będzie stream ze szczurów? Nie. Nie. Już obejrzałem wszystkie recenzje. Nie, ale serio, no to jest czysta fabuła. Jak ja to mam w to grać, to się muszę skupić na tym. No, nie będę w to dwa razy grał. Come on. Z żelaznej kurtyny mógłby być stream. Mówisz, że to się nadaje? To jest pod taki point and click, nie? Oj tak, taki klasyczny. I klasyczny. Nie, to dlatego wygląda. PNP. Na miód. Fajnie jakby wyszło. A zrobisz? Czy tylko tak obiecujesz ludziom? Co? Co mówisz? Stream, się teraz dopytują. Co? Wszyscy o stream. Co? Z żelaznej kurtyny. To mówi. Who this? Nie wiem, jak się będę lepiej czuł, to może w weekend, ale niczego nie obiecuję. Czyli nie. Kurwa, ludzie małej wiary. Tak. Co ci będziemy kłamać? Chuje wilki. Czy mówią w szczurach dzień dyby? Mówią, a nie, ale mówią ho 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 ho, baguette. Big dogs, baguette. Ho ho, English big dogs. Chuje wilki. Gdzie jest ta jedna skrzynia? U góry. Byłem już u góry. Wilki chujami wodę piją, tak, to tam. Z jakiego to miasta miałabyś taką koszulkę? Bo ja sobie muszę to zapisać, zrobię sobie taką... Dzierżoniów. Dzierżoniów 2012. Na razie z tej gry zapamiętam głównie to odgrzybianie ścian, tak.
Ja miałem nadzieję, że zapamiętasz tekst któryś z piosenek z Manieczek. Nie, najsłynniejsza bania w Polsce, 15 baniek, cisza, cisza, Radom, jazda. No, dzida, dzida, dzida. Wszyscy fani Peweksu. DJ Kaczy już niedługo w telewizji, niebawem. No. Wciąż nie. No. Pod koszulkę mam i w niej śpię, o, naprawdę. Piękna jest z wisienką. Podesłać ci potem, Kuba, żebyś posłuchał? Nie, absolutnie nie. Nie ma no takiej potrzeby. Wyślę. Ja też ci wyślę. Ale wiesz, ja nie będę tego słuchał, nie? No ja to... To będziemy grali w Apexa, to ci puszczę w czasie gry. A to była dobra gra, to są dobre kawałki do Apexa, nie? No kurwa, sprężynki. Pęk, 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 pęk. To jest jeszcze kurwa. Lepsze, jak to... No to jest najlepsze. Jednej skrzyni brakuje. No, znam to. Wiem, miałem wysłać na grupę, żeby Kubar miał. Także masz Kubar. Tak, przyszło coś, ale nawet się boję. No, musisz puścić na streamie. Nie! No, ale ma pod koszulkę i w niej śpi. Radzymin 2012? Dzierżoniów. Dzierżoniów, Radzymin. Przestań losowe słowa. Ważne. Radzymin jest król kebab, tak. Tak, prawda. Dlatego może pomylić. To jest nasza największa porażka, że my tam nie byliśmy na WGW. To jest wasza największa porażka. Trochę szkoda. Ja bym tam pojechał, jakbym był. No. Na tamtym kontynencie. Ty stranie przez tydzień, wątpię, żebyś... Hej! Co hej, no? Ej, no raz można. Dzisiaj oglądałem odcinek Diop, jak Pam miała rodzić i ten. Nie, bo musi poczekać do północy. Tak. Zostanie jeden dzień więcej. Sprawdźmy listę rzeczy, które się robi, żeby szybciej urodzić i róbmy rzeczy na odwrót. I było coś tam, że trzeba zjeść coś ostrego i co jest przeciwieństwem. Czy da się w tej grze wyłączyć Blera? A Kevin, żeby włożyć coś ostrego w dupę. Mogę ci pokazać, jakie są opcje. Jest coś słodkiego. Motion Blur on off. Jest, można wyłączyć. Manieczki. O, jak jeżeli będziecie tak krzyczeć. Kup z tydzień w Polsce. Na pewno chyba tak by było. Nie, no co to, jakbyśmy ci kupili. Nic osobistego, bo... Tort z kebaba, bukiet z kebaba. No. Ostatnio zrobili tort weselny z kebaba. Tort weselny z kebaba. Z życie. Same wysokiej jakości produkty. Bukiet z kebaba. Tak, ta kobieta szła. Uważasz sobie, szła do ślubu i miała bukiet z kebaba. To jest trochę beka, ale jak to ją odprowadzał. Też ten... 20 lat cię dziecko zapyta, mama pokaż zdjęcia ze ślubu, a ty byś miał... miała... tak. Sos mieszany. Sos mieszany na rękawie, mamka idzie z pięcioma tortillami zawiniętymi w papier. Mamo, ale co się stało? Nie, to jest czarny okres w historii naszego związku, nie rozmawiamy o tym. Palastor, tartak, pójść sobie biała mewa. Może lepiej nie? No. Too late, tak? Biała mewa. To ma być cypis, biała mewa? Quest już widziałeś Pawła Jumpera, nie musimy czwartej osoby. Nie, ja widziałem, no. Okej. Okay. Bo Tartak ostatnio go odkrył. No właśnie, słyszałem jednym uchem, słuchałem streama i... Ten cypis biała mewa jest fajny, ale on tutaj na 30 sekund daje tyle strajków na Twitcha, że od razu by nam konto spanowali, także ja tego nie będę czytał. W sensie powtarzał. Gorzej o tych psów, którym tam w mieście piją... Tak, 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 tak.
Lildet napisał, że mieszany to jest amatorszczyzna, tylko czosnkowy z ostrym. No ale. Bo to jest mieszany właśnie. To jest mieszany, nie? No właśnie. Bierzesz soskowy, bierzesz ostry i masz mieszany. Też mi się tak wydawało. Nie ma czegoś takiego jak jeden sos, który jest wymieszany. To nie jest tak, że oni siedzą i mnie mieszają na zapleczu sos. Tylko mówisz, proszę, mieszane, i ona wali czosnkowy i ostry. To jest takie polskie sweet and sour, wiesz. Ostry i czosnek. Polski sos tysiąca wysp. Bo są tysiąca wsi. Jak idziesz na kebab, tysiąca są cztery wsi. Odpowiedzi na to samo. Dobrze, jak jest. Pani się pyta, sos ketchup, i możesz powiedzieć na trzy sposoby. Możesz powiedzieć tak, możesz odpowiedzieć sos ketchup i możesz odpowiedzieć to i to. A jak się pyta, jak sos, no to odpowiadasz mieszany wtedy. Czosnkowy sos, tak. Czosnkowy. I sos ketchup, tak. Zawsze I kawę espresso, proszę. Espresso. Michael Jesus. Chyba też w którymś odcinku mówi espresso, nie? To ci mówię. To jest bardzo szybkie espresso. Parkowy sos. Sosizm za każdym razem mieszany. No ja nie lubię mieszać sosów. Dlaczego nie lubisz? Czosnkowy czy łagodny, tak. To jest najlepsza odpowiedź w kebabie, jaką można zadać. Tak. Znaczy, wiesz, jak tam masz, jak masz na talerzu, jeszcze lepiej w takich małych pojemniczkach, to. Możesz mieć kilka sosów do jednego dania, ale jak ci do takiego. Ale jak ci w bułce w tortilli wrzucą dwa sosy, to wybreja się robi. Ja lubię mieszać sosy i alkohole, mówi Misz. Ale do butelek, czy? Ale razem, czy właśnie. Mojito poproszę, tak. Tak, Mojito to też jest. To też jest. Tak. Mojito. No ja na przykład lubię, jak jem parówki, to lubię z musztardą. Oho. I z ketchupem. Ale nie wymieszam na talerzu, tylko muszę na jednym koniec kęsa parówki założyć musztardę, na drugi koniec kęsa założyć ketchup i dopiero mogą się w brzuszku zmieszać, ale muszą być podane osobno. Ale w sensie jeden koniec parówki smarujesz musztardą, a drugi tak, ketchupem tak, i on tak zaginasz? I... Nie, no nie, jak sobie ukroję kawałek, tak zaginam. Nie dzwoniłbym na policję, kurwa. Gdybyś tak jadł parówkę. Nie, bo wiesz, jak kroję sobie parówkę, to ukroję sobie kawałek i powiedzmy, że mam na widelcu nabit taka, nie wiem, cal albo dwa, taki długość kawałeczek. Okay. To nożem na jedną końcówkę sobie trochę musztardy, na drugą końcówkę trochę. Albo ty wbijasz w środek jak psychopata. Nie, ale rozumiem. Nie całą, właśnie no kawałek nie, sobie. Nie, wiem, ale ten kawałek. Parówki. Ty kroisz parówki, jak jesz je? Tak, kroję parówki, a ty jak? Jak zwierzę? Rękoma jesz? Nie, no mam widelec, no, ale to jest to no. Tak szybko jadalne, że po co? Ja nie siadam, nie zakładam sobie serwetki za ten. No nie, za... ale ja parówkę jem na trzy chapsy gdzieś tak, nie? I no tutaj... dlatego ja na chleb nie kroję, tylko po prostu nabijam na widelec i mam. Trochę, z jednej strony trochę ketchupu, z drugiej strony trochę musztardy, chaps do buzi, ale to mi bardzo smakuje, ale na talerzu tego nie pomieszał, bo byłoby obrzydliwe. Takie są zasady jakby jedzenia parówek. No. Formułatka uprawia parówkową patologię. Na dwie pozostałe dzielimy na trzy części i tak dalej. Nie, nie no, ja też zawsze sobie jeden sos tu i... Nie, musztarda z ketchupem to chyba nie. Ale majonez z ketchupem. No majo do parówek nie jadłem nim. A majonez z musztardą? Czy ja powinienem powiedzieć majonez z musztardą? Bo ja nie chcę tak powiedzieć. Nie. Majonez z musztardą nie, to tak nie, nie można. To jest telefon na policję. Tak jak koleś, który jadł pizzę tak dziwnie, co ostatnio mam wrzucić. O ja pierdolę. Tak. Zadzwoniłeś na niego? Ja bym dzwonił na Pawła od razu. Jem sobie pizzę napolitańską. To taka z tymi śmiesznymi brzegami i patrzę obok mnie koleś. Wyciął widelcem po trójkącikach cały środek i zostawił kółko naokoło, zamknięte z tego. Ramkę taką, znaczy się, obwódkę taką. A dopiero potem zaczął ją kroić mniej więcej i jego dziewczyna jadła tak samo, ale on, nie tak, że on tak wykroił sobie kółko i je wyjął. On trójkąty wycinał po kolei z tego. Nie pobili go? Ja nie wiem, on tak się przy oknie trochę schowany, ale no, ja się nauczyłem, żeby mu zrobić zdjęcie.
Przedparówcze parówki, śródparówcze parówki, zadparówcze parówki. No to przed dzida dzidy. Dzida dzida dzida. Dobra, ostatnia miejscówka, którą czyszczę skrobki i... Nie, dla mnie nie musisz. Rozchodzimy się do domu. Ja wiem, że ty nie oglądasz już od godziny i 55 minut. No. Sumiennie oglądam, mam ten stream włączony, patrzę na to. Nawet tam kiedyś próbowałem coś powiedzieć, że dużo zielonego rośnie, ale jakiś inny temat wyszedł, coś z dzidą i jakoś się rozeszło po kościach. To powiedz mi tylko, czy ta ważka, którą latasz, to jest też twoje na zawsze i czy to sobie czasem stoi? Moje na zawsze. A jak to przezywasz? Kuku! W menu. Możesz każdy pojazd za $10 w każde miejsce. Głośno krzyczysz, tak? Nie jest wytłumaczone, jak to się teleportuje do ciebie, ale tak to działa. Ej, drony Amazona mogą dostarczyć paczkę, to ten ważka może przylecieć do Prawda. Ciebie. Ważka G, tak. A propos dronów, gdzieś tu jest dron. Trzeba zestrzelić. Drony Amazona zabiją kiedyś nas wszystkich. Nawet nie niespecjalnie, tylko po prostu spadną kiedyś komuś na głowę. Ale nie, na wszystkich. Na wszystkich głowy. Życie ostro jak maczeta, tak. Tylko musi najpierw zdjąć kominiary. Uber pisze, dobra gra, tylko taka średnio ciekawa. Jaka gra jest, każdy widzi. No nie będę cię kłamał, bo ta gra nie wygląda na najlepszą. No ona jest dość przeciętna. Jak jest posłucha, to można pograć, żeby pograć, ale raczej coś to nie wygląda jak gra, którą... Nie jest słabo, tak, działa, wszystko wiesz, chodzi tak jak powinno. Jest zagram mój Rage 2, bo ja już się nie mogę doczekać. Oh boy, gdzie mój Rage? No ty tak masz pewnie. No ty, on to musi recenzować, więc on lepiej, żeby był podekscytowany. No ja już oglądam recenzję, ja to zrecenzuję. Podoba mi się, że coś się dzieje na tych drogach. Patrzałeś, ktoś tam jechał, a ważniej, że ilekroć wsiadasz do samochodu, to akurat przyjeżdżają obok ciebie. Da, później ich nie widzisz już przez... No. Cześć, Jacor. Jakby wyszło razem z Borderlands 3, to by została zjedzona, dlatego nie wyszło. Oni chyba mają tą świadomość. Dobrze. No Borderlands już teraz mają w sumie taką rangę trochę, że raczej nic nie będzie wychodzić dużego. Borderlandsy mają na razie srakę za sobą, ciągną za się w postaci Randiego. Człowiek fuck up. Człowiek smród. Człowiek magik. No tak, on jest iluzjonistą, nie? On jest iluzjonista amator. No. Jeszcze 3 minuty Spyro. He knows magic. Nie mam Spyro, odinstalowałem. Nie, na pewno nie. Na pewno tak. Ja dzisiaj jadę na kolację parówki. Możemy zrobić 2 minuty z Divis Dungeon 2. Ale tylko dla co tych... To jest, tylko co dla, to jest Divis Dungeon? Dla tych subskrybentów. Brakuje mi 10 osób na YouTubie do 2500, także... Proszę o 10 osób. Czy konta formogatki? Nie, formogatki. 10 osób. I co, dostaniecie wtedy ten? Plakietkę. Przycisk? Tak. No, brakuje nam do przycisku 10 osób. Z paty cukrowej czy ze ściółki leśnej? Z gównej patyków, ale to zawsze... Z wełny. To zawsze jest. Krzyszek. Z żołędzi jest przycisk. Za 2500. Wow, to 100 razy lepiej niż Rage 2. Te, ja w to grałem, tylko wtedy to się nazywało Kingdoms coś. Te, to wygląda trochę jak ten. Nie Shovel Knight, tylko jak to drugie, co się gra dziedzicem. Jesus, już zginąłem? Każdym razem. Dziedzic the game. Ostatnio platynę robiłem w jedynce, też mam platynę, to jest druga część. Jest trochę trudniejsza calek niż w jedynce. Zabrakło mi tego. Rogue Legacy. Wygląda w chuj gorzej, ale też tam się szło w prawo i do zamku się szło. A nie, bo się w... to tak, to się, jak zmieniamy gry, w których się szło w prawo, no to czekaj. Najlepsza gra, w której się szło w prawo. Go. Wszyscy, widzicie, wszyscy piszą Rogue Legacy, czyli to nie jest... Wiecie, która gra była, z których się szło w prawo, była najlepsza? Najlepsza gra, no. Najlepsza gra, w której się szło w prawo, to była gra, której tu nie pamiętam. Aha, super, dziękujemy. A ktoś była... jeszcze? Ale to była najlepsza gra o chodzeniu w prawo, bo był achievement za pójście w lewo.
To była ta czarno-biała gra. Jak ona się Limbo. Limbo. Limbo, właśnie. To była najlepsza gra o chodzeniu w prawo, bo był achievement za pójście w lewo. Inside było lepsze. Inside było lepsze, ale... Ale też się szło w prawo. Chippy Dale. Nie, już mamy powiedziane. Ale to musi być gra, w której nie można iść w lewo. W żadnym momencie, że nie idziesz w lewo, tylko w prawo. Cool Spot. O, Cool Spot był zajebisty. Cool Story Spot. Nie. Co? Ty zawisłeś w powietrzu i się tak ślizgałeś w poziomie. Czarodziej ma taką umiejętność. A to jakie masz w tej postaci inne? Masz łucznika jeszcze, który potrafi robić double jumpa. I masz gościa z mieczem, który już nie pamiętam co potrafi robić. To jest rogalik? Rogalik, O, w Kadylakach i w dinozaurach można iść w prawo. Jesteś coraz lepszy co grę, czy tak. Zaczynasz totalnie od zera? Tak. Dizzy nie, bo Dizzy się szło w każdą stronę. To taki był. Dizzy to był taki open world trochę. Ale fajne, czy łatwe, czy łatwe? Dizzy było fajne. Z tą rozmawiam. To jest w miarę okej. Okay. To jest naprawdę, jest wymagające, co mi się podoba. To nie jest prosta gra. Ale ma łatwe ciwosy? Ma łatwe ciwosy. Właściwie trzeba przejść tylko grę i jest wszystko już. No mówisz, że jest wymagająca, to taki Tartak już nie będzie miał. No Tartak... Generalnie dam ci, to jest inna w ogóle historia. Dam ci login. Co widać? No ale ja o ile chodzi ta gra... ona chodzi $7, czyli nie wiem ile w Polsce. Czyli nie wiesz ile w Polsce w lirach? 21? 25? Nie wiem jak stoi... To jak stoi dolar to jest jedno, a to jak sobie Microsoft jak sobie liczą, to przelicza to jest inna jak historia. Jak jest kurs w banku Microsoft to jest... Ale jak ty się ślizgasz na tym powietrzu? MQ już pisze zaryzykuje, ale tu chyba nie można iść w retorykę. Chyba nie. Ale jego postać w ślizganie w powietrzu... Kurwa, wszyscy oglądają teraz pytania, a wcześniej... Rage 2. No bo ja ci mówię, że trzeba było to od początku, to wygląda ciekawe. Kurwa, fajną grę odpaliłeś. No, no bez kitu. Ja bym sobie to pooglądał, szkoda, że już 2 godziny oglądałem Rage'a. No, fajne to. No i w taką Castlevanię to ja bym sobie pograł. Sprawdziłbym. W sumie ja chyba mam Symphony of the Night na 360, to może być we wstecznej. Dziwny ten rage. Z tego mógł być stream, a nie. Stream mógł być. Stream mógł być ze Streets of Rage. Pikasz pisze, czy bronie się jakoś rozwija. Kupujesz bronię. Kupujesz bronię, kupujesz stroje, kupujesz połszonki, kupujesz amulety. Każda mapa ma swoje questy, czyli coś trzeba robić poza tym, że przechodzić. Fajne. Każda mapa ma wanted, czyli są też tacy mini bossowie, które się pojawiają i trzeba ich też ubić. I z pełno ukrytych skarbów w takich ścianach nie widzę. Hemp już pisze, że jakbyś rzucał na YouTube'a do archiwów, to masz rzucić tą grę, a nie Devil's Dungeon 2. To jest za darmo? $7. Kurwa. Czy on wie dobrze? Czy on dobrze wie? Podświadomość mu każe pytać. Ma attention span, wiesz, wiewiórki. Nie jest za darmo, to dzida, no i do widzenia. To ja nie chcę. I rozpieszczony. No musisz w Rage 2 grać, no. W szczury najpierw muszę grać, a jeszcze nie wiem jak to się stało i kiedy, ale odpaliłem przez przypadek Walking Dead, ostatnio patrzę, już są te 2 brakujące epizody, nawet nie wiem kiedy to się stało. Ja też bym się wszystkie nie wyszły, też bym to chciał skończyć, kurczę. No, grałem w to 5 lat temu na telefonie. No. Gdzie jest klucz? Ostry downgrade z tym Rage 2. To by mogła być mini gra w Rage 2. To grali. A to by akurat nie było nic nadzwyczajnego, bo no. W tych grach Bethesdy, jak robili Dooma i Wolfensteina, to były te etapy z klasycznych, tylko tam w Rage'u to nie bardzo jest co
co wrzucić. Pikasz pyta, czy są bossy. Podejrzewam, że w końcu jest. Są bossowie jak najbardziej. To... Never pyta, czy warto kupować Rage 2, czy jednak to taki typ gry, którą się kupuje na promocji. Tak, chyba że naprawdę lubisz zbieranie kropek w otwartych światach, to tego jest tam multum. Lil pisze, że Rage 2 to mogła być minigra w tym. Ej, szanowo, to jeszcze bardziej no. Dyk, który byłby taki pikselowy i tak dalej, i minigra tak. Jakaś by była z takim zajebistą grafiką. Dopiero jak przyjdziesz do piątego etapu, to tam jest automat i możesz grać. Tam z Xbox One. Grę za 100 milionów dolców. Czy on jest u góry tam, tak? Lol, nie, mam klucz, czekaj. I teraz między trzema etapami można się podleczyć. Można się tu podleczyć, a u pana można kupić właśnie broń. Czyli to jest taki standardzik raczej. Tak, można kupić lepszą broń, można kupić armor lepszy, można posiągi, można pierścionki, trinkety. I tak, zginiesz, to zaczynasz od nowa, ale z tym Nie, masz to co miałeś, tak. Ale od nowa zaczynasz. Zaczynasz od nowa, ale co trzy etapy masz checkpoint, czyli... Jak przejdziesz 3, to później od tego trzeciego zaczynasz. A, czyli to nie taki jednak indyk taki, do końca? No... No okej. Takie gry też są. Rogal polega na tym, że nie? Po prostu musisz trochę grindować, nie? Są miejsca, gdzie cię tam przytknie na chwilę i musisz trochę monetek pozbierać, by kupić lepszą różdżkę czy tam lepszy strój i idziesz dalej, nie? Przecinek. No, to tak jak Moonlighter, nie? Tam też w sumie, jak już przeszedłeś jeden loch, to mogłeś wejść od razu do drugiego, a i tak zupełnie. Zupełnie tak. Dobra, bo Tartak już w ogóle już nie słucha nas, już niczego nie słucha. Ja więc... patrzę, jak ta gra wygląda w 160p. Dziwnie wygląda. A to wygląda tak samo jak w 4K. No nie, w 400 też wygląda. Fajnie wygląda w 160. Dobra, koniec tego. Koniec przyjemności. Jakbym zdjął okulary. To był Rage 2. Dzięki czat. Dzida. Nie. Dzida, cokolwiek to znaczy. Dzięki no to Dzida i spadamy, Quest. No. Dzięki Tartak. Dzięki czat jeszcze raz. Najsłynniejsza bania w Polsce za te 15 baniek. Cisza, cisza. Nie, ja miasta. Wyłączam, bo to jest już... To już będzie szło teraz z manieczki cały czas. Pa! Wiem, 2012.